Sprawnie przerzucone. Wygląda na to, że powinien być widoczne, ale dopóki nie włączę jeszcze w komputerze, nagrywaj to oficjalnie nie rozpocznę programu, ale domyślacie się, bo zapowiadałem to, że będziemy mieli tutaj. Mam nadzieję, że to działa, że ja to będę widział, że to jednak jest live, bo nieraz to się nie udaje. Sprawdzam, czy mi to chodzi. Nie widzę na razie. Jest transmitowane. To jest duża sprawa. Jeszcze chwileczkę, za czym przyjdę Kisa którego może już widzicie i yy, nagrywanie jak się zaczyna, to wtedy mówię dobry wieczór tutaj w Polsce, jak Rizmikina. <gryzmy> dobry raks. wieczór, ci... dobry wieczór. Może I to do... nie jest zbyt eleganckie, ale nie be... właśnie może z tego powodu nie będę cię pytał, jak ci się powodzi w Świdnicy, bo wiem, że sytuacja jest trudna i chyba teraz jest ten największy przełomowy moment, kiedy ta fala się przewala przez Dolny Śląsk, także to Dolny... nie jest na pewno tak. powód do żartów. Zrobię takiego mojego live'a. No nie jest tak strasznie źle ale te doniesienia mediów głównego nurtu plus social media, które dzisiaj no, są potężnym ramieniem przekazywania informacji między sobą ludzie na Facebooku przekazują mnóstwo informacji, jest tam mnóstwo drastycznych rzeczy znaczy tragedia ma wymiar realny, jednocześnie odnosi się do pewnej części społeczeństwa czyli Dolnego Śląska, niektórzy tego w ogóle nie odczuwają bo mieszkają na przykład na, na wyższych piętrach powiedzmy jakiejś miejscowości górskiej, to ich w ogóle nie dotyczy media koncentrują się tylko i wyłącznie i słusznie w sumie no bo, no bo dlaczego nie na tym całym dramacie, tragedii, tej walce. Oczywiście za tym wszystkim kryje się też i polityka, tu już są spory polityczne, już oglądałem konferencję prasową działaczy PiSu, oczywiście oglądam konferencje prasowe te rządowe, staram się oczywiście od Republiki Telewizji po fn 24 jak chcesz coś się dowiedzieć, plus jakieś tam media społecznościowe, ale trzeba przyznać, że dzięki pieniądzom i tym wszystkim możliwościom technicznym to, to ten dostęp do informacji z takich dramatycznych wydarzeń, wiesz, przez te, tych, którzy mają te duże telewizory, wiesz, jest olbrzymi i powiem szczerze, że budowanie w ten sposób, jakby w społeczeństwie polskim, budowanie jakiejś swojej pozycji, Dzięki możliwościom transmitowania tych wydarzeń, po prostu w taki sposób, gdzie pokazuje się, jak, jak władza dzielnie działa, tak? jak sobie świetnie radzi. Ten dramat, to tragedie ludzkie są absolutnie prawdziwe, te łzy, załamane głosy to, to po prostu jest niesamowite. A z drugiej strony, no, dla władzy taka okazja, żeby umocnić swoją pozycję, mimo że wiadomo, że błędy były popełnione i przez starą ekipę, i przez tą nową. Pewne osoby niestety przypłaciły to życiem, dużo dowiemy się, jak troszeczkę ta woda opadnie i jeszcze Wrocław na tą, wiesz, dużą falę, bo to będzie czwartek może, środy może w piątek i gdyby nie ten słynny taki zbiornik retencyjny w Raciborzu, który jest największy, jaki tutaj znamy na południu Polski, to w zasadzie, powiem Ci szczerze, na dzień dzisiejszy z tych fal, które tam idą, prawda, Nysa Kłocka, Bystrzyca, odra oczywiście, to byśmy tutaj jako Wrocław chyba nie przetrwali. Natomiast zakłada się, że, że ten zbiornik ma jeszcze 100 milionów metrów sześciennych, wiesz, tej kubatury. 100 już przyjął, bo razem ma 200 milionów metrów to, sześciennych. To po prostu powinien dać radę tak bardzo spłaszczyć tą falę, że, że Wrocław, powiedzmy, nie będzie zalany. Taka jest oficjalna wersja, ale wiemy, że życie dostarcza... W, w tych miejscach tam pękały, wiesz, te wały gdzieś tam przesiąkały, nigdy to do końca nie, wiesz... Bardziej patrzę na to, wiesz, też jestem ciekawy Twojej opinii, bo przecież śledzisz, na ile, wiesz, zaczyna się jakby dziać coraz trudniej w tej przestrzeni. Nie tylko tu, czy to jest cała Europa Środkowa, czy pół Środkowej przecież jest tak dotknięty, jeszcze Austria przecież, prawda? Słowacja, troszeczkę, no Czechy wiadomo. Więc na ile takie kataklizmy będą się powtarzać coraz częściej? Anomalie pogodowe, wiesz. I czy to nie jest to, co od dawna jest zapowiadane, że przychodzi czas resetu? To nie tylko reset świadomy. Niektórzy twierdzą, wiesz o tym, bo już przy, już przy pogodzie trzymaliśmy się, że to jest robota oczywiście technologii typu Harb. Tutaj ktoś podważa, że to Chińczycy zrobili, ktoś tam będzie, ktoś inny. Niczego nie można wykluczyć, jeśli chodzi o sterowanie pogodą i wojnami pogodowymi. ciekawe, że tutaj niektórzy mówią, że akurat, wiesz, jest to jakieś przedsięwzięcie nawet Chińczyków, tak, którzy tam nie chcą, żeby może Ukraina za bardzo może wygrywała. Dlatego Świdnice zaatakowali, tak? Tacy podli, podli zaatakowali Świdnice, żeby Ukraina przegrała. No, wiesz, dlatego, dlatego ja uważam, że pewne opinie ale jednocześnie są przesadzone. Jeszcze tak, że też, ale mhm. powiem ci doniesienie, jak śledzisz, światowe, to właśnie w Chinach dzisiaj, tam w Azji Chiny też dotknięte są olbrzymi anomaliami pogodowymi i też takimi powodziami, tak? Więc może to ktoś by powiedział tak, że tutaj Chińczyki atakują nas, a ktoś atakuje Chińczyków, więc są wojny pogodowe. Wiesz, że my się nie... Bo wojny pogodowe, absolutnie się z tym zgadzam, oczywiście, oczywiście, ale przecież te powodzie są cykliczne na Dolnym Śląsku, te powodzie. Tak. Raz na, na całe pokolenie czy półtora pokolenia taka wielka powódź się pojawia. W 1997 roku nikt nie atakował harpem Polski też była potężna, potworna powódź. Także musimy utrzymać to w pewnych, mam nadzieję, relacjach tak takich rozsąd, rozsądnych. To, to wszystko ja co się też dzieje. Ja zauważyłem, że wiesz, nie ma takiego zdarzenia w świecie, które w świetle tych, te, tych teorii spiskowych oczywiście nie byłoby uznane za spisek, czyli krótko mówiąc, wszystko, co się dzieje przez pewnych ludzi od nas, będzie traktowane jako świadomy spisek. Nie ma miejsca ani centymetra na tak zwane wydarzenia żywiołowe, a z drugiej strony wiemy, że spiski są, sami po prostu to je ujawniamy oczywiście. często, więc jesteśmy pokorni i dla mnie najważniejsze jest, żeby odkryć prawdę. I jeszcze ostatnie zanko. Wiesz, jest coś takiego, że ludzie nie widzą spisku tam, gdzie jest, a widzą tam, gdzie go nie ma. To jest taka moja sentencja, którą powtarzam o wiele, że często tak jest, że ludzie nie widzą spisku tam, gdzie on naprawdę jest, a, a czasami widzą go tam, gdzie go w ogóle nie ma. No tak, to taka moja Najczęściej Tak, ale najczęściej jest to efekt pewnej określonej manipulacji. Jestem pewien, tak. że jak już ta woda opadnie i wszystko się uspokoi, to natychmiast w tych dużych telewizorach, o których wspomniałeś, powiedzą, że to jest wynik globalnego ocieplenia. I dlatego Iż my tak... musimy coś zrobić, prawda? I teraz ja tak oglądając, bo tak jak powiedziałeś, Facebook, inne media społecznościowe, ludzie chodzą z kamerkami, z telefonami, filmują, natychmiast przekazują to do sieci. Mogę to, można to wszystko zobaczyć jak nigdy dotąd. Także czuję się tak naprawdę bardzo na bieżąco. No i na przykład tam bardzo mi brakowało takich akcji, na przykład tego ostatniego pokolenia. Gdzie ostatnie pokolenie, żeby usypywać work, worki, tworzyć wały, bronić, bronić tego swojego świata, którego tak walczą, ale wolą go oblewia, oblewać farbą czerwoną, tam serenkę warszawską, grupka, czy, to jest czy Sam zastanawiam się, kto to inspiruje, czy to jest takie... Można powiedzieć spontaniczne, bo zawsze jestem bo sam jestem byłem kiedyś młodym pokoleniem i wiem, na czym polega taki rodzaj buntu, ale myślę, że te rodzaje i sposoby buntu ktoś podpowiada, ktoś tworzy trendy, a my się po prostu jako młodzi waleczni ludzie wpisujemy w walkę o wielkie sprawo, wielkie ideały, bo w sensie intencjonalnym ci młodzi ludzie zapewne to głęboko dziś mają w sobie, natomiast no, ktoś po prostu bardzo ładnie prowadzi ich tymi ścieżkami, no bo zawsze Huwejbini byli są i będą i Huwejbinów wszędzie potrzeba, nie tylko w Chinach i Małistowskiej Rewolucji, których tam wtedy pamiętasz, jak ich uruchomił? O, oczywiście. Jest to przecież sposób na to, jaki sposób, jak, jak się rządzi światem. Chodzi o to, żeby wpływać na ludzi, na ich nastroje i coś zbudować i coś, coś stworzyć. Marian to nikt by nie, nie ściął głowy, gdyby nie zostali podpuszczeni przez iluminatów ludzie i, i, nagle, i nagle doprowadziło to do jakiejś do rewolucji, która miała katastrofalne skutki również i dla świata. No i takich rewolucji później mieliśmy więcej. Dziś, tak jak wspomniałem wcześniej, można manipulować pogodą, więc można te rzeczy wywoływać pogodą, a więc na przykład nie dopuścić gdzieś do zbiorów, wywołać głód, wywołać różne nie. Pokoje na tej bazie i na tej podstawie, i znów stymulować tą sytuację, w jakiej żyjemy, do czegoś, no kto się oczekuje. Zauważę gdybym ja teraz miał odpowiedź na to pytanie w ramach tej te, te, te tezy o pogodowej, to ja bym zaatakował raczej te miejsca w Polsce, które bezpośrednio odpowiadają za sprawność przerzutu broni do, na Ukrainę, a to jest zupełnie inny teren Polski, jak wiecie, głównie Podkarpacie, Rzeszowszczyzna i te wszystkie przeległości i, i tam ten cały transport, gigantycznej ilości, jakby nie było uzbrojenia, broni, amunicji, to tam będę jest prawda, realizowany i tam jakoś ta pogoda na razie póki tak. co to jest to mm -hmm. Dlatego to mi nie wygląda na taką wojnę pogodową w tym sensie, że wiesz, nie? Jakby już no, miały rozbić, też jeszcze Chińczycy, to raczej by tam zrobili tam jakieś anomalie, a też ta, ta, ta cała jakaś w Chinach ta powódź też nie jest jakimś miejscu, gdzie, które może jakby zagrozić jakby pozycję tego supermocarstwa, czy, czy, czy kondycji i tak dalej, więc chyba, że to manewry najważniejsze w tym wszystkim, że ten chaos się pogłębia bo jak się przeglądamy tej polityce to słyszę od Stanów Zjednoczonych kolejny taki no quasi zamach na, na, na tego, na, na Trumpa potężna gorączka, wszędzie jest chaos i, i, i ja ciągle teraz wrócimy do sprawy UFO za czym to skomentuję, że, że dla mnie sprawa istot pozaziemskich jest szansą na to, by wprowadzając w nowy chaos, ale naprawdę zrobić wreszcie jakiś potężny remament, wiesz, świadomości zbiorowej Ludzkości. Bo w ramach tego paradygmatu, wiesz, tych sporów, tych wszystkich problemów, zielony ład, antyzielony ład, to, to, to jest za mało, żeby cokolwiek się zmieniło <grym> na lepsze. Z pewnością. UFO zmieni wszystko. Czy ułap, jak to teraz nazywają, zmieni kompletnie wszystko w momencie, kiedy stanie się częścią naszej tej oficjalnej, mainstreamowej rzeczywistości. I myślę, że niektórzy do tego dążą, do tego, ażeby do tego takiego przełomu doszło, i żeby można było na świat spojrzeć zupełnie inaczej, z innego punktu widzenia, i zmienić troszeczkę, a może nawet poważnie, skalę wartości, wokół której cały czas się kręcimy przez ostatnie dwa tysiąclecia. I dlatego widzimy to, co się dzieje w tej chwili w polityce, i widać to w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie no szykuje się szykuje, szykuje, szykuje się przede wszystkim nowe przesłuchanie w kongresie. W, no, kwestii, w kwestii UFO czy no. UAP, jak oni chcą. A druga ważna rzecz, i myślę, że te obie rzeczy są powiązane ze sobą, to, to jest taka, że znów wraca do kongresu, czyli do Senatu i do Izby Reprezentantów, wraca ustawa na temat y, UFO, czyli ten słynny UAP Disclosure Act, który kiedyś w tym roku Chuck Schumer pod, y, y, przedstawił kongresowi właśnie pod dyskusję i Senatowi. Ta ustawa wówczas została zablokowana, nie przeszła w takiej formie, jakiej chciano, aby przeszła, i teraz będzie jej druga szansa. Także ma się to wydarzyć jeszcze, jeszcze we wrześniu. Także to już tuż. I tutaj tym centralnym punktem tej całej ustawy jest to, o czym. Tak naprawdę to ostro dyskutowaliśmy i ciebie to bardzo mocno zdenerwowało, Januszu, i chodzi o to, kto jest w stanie, czy do kogo należy coś, co na przykład spadło z innego świata, nie z tego świata. Jeżeli spadł pojazd UFO, to do kogo on należy? I to jest częścią tej ustawy, ten jej centralnym punktem jest to tak jest to zwany eminent domain, czyli to, że rząd może zabrać każdemu, kto posiada coś. Co jest nie z tego świata, może przejąć to na, w swoje własne posiadanie i zabrać komuś i nie pozwolić na to, żeby to było jego własnością prywatną. Ciebie to wówczas troszeczkę wzburzyło, rozmawialiśmy na ten temat długo. Mamy I tutaj w długo. tej. Tak, oczywiście, ale tutaj widać, dlaczego tak się dzieje. I to wyjaśnia w dużej mierze książka Lu Elizondo, która teraz czas cały czas nieustannie... I powiesz, tak, tak jest. Tak. A książka jest nieustannie bestsellerem, więc myślę, że chociażby z tego powodu warto, warto się z nią zapoznać. Ale on wyjaśnia, dlaczego tak się stało. W tej książce wyjaśnia to, że na przykład, jeżeli spadł latający spodek w Roswell, przyjechała armia amerykańska, zabezpieczyła teren, spakowała spodek, wywiozła go dokądś, wywiozła go do laboratori laboratorium, które było laboratorium rządowym. Ale. Takie laboratorium jest tylko jedno, natomiast firmy prywatne mają wyspecjalizowane laboratoria i również mają swoje, swoje linie technologiczne, swoje think tanki, swoją stajnię wspaniałych inżynierów, którzy pracują nad nowymi projektami, w związku z czym część tej technologii oddaje się takim firmom jak Boeing, jak Lockheed Martin, jak Northrop Grumman tego typu firmom, czyli gigantom militarnym. Które tworzą te wszystkie zaawansowane konstrukcje wojskowe. I teraz taki spodek, przechodząc na przykład do laboratoriów Boeinga, za 10-15 lat tak naprawdę przechodzi na własność Boeinga, ponieważ ludzie, którzy podpisywali dokumentację przekazującą tego typu technologię firmie prywatnej, już nie żyją, na pewno nie sprawują swoich funkcji, jeżeli żyją. Gdzieś ta sprawa zaczyna się rozmywać, ponieważ kongres tego nie kontroluje, nie ma nad tym żadnej kontroli, nikt nie wie, co się dalej z tym dzieje. I 20 lat później to coś należy do firmy prywatnej, już nie należy do rządu amerykańskiego, czyli teoretycznie do wszystkich, a do prywatnej firmy, która może sobie dowolnie czerpać z tego zyski. Wybierać jak truskawki z koszyka, którą technologię sobie wybierze, rozłoży na części pierwsze i przerobi na coś, co może ewentualnie później sprzedać. I dlatego częścią tej ustawy jest to, żeby móc powrócić do tych wszystkich historii sprzed lat, gdzie przejęto coś, co spadło z nieba, przyleciało być może z innej planety, jest częścią tej tak zwanej egzotycznej technologii. I po prostu tym firmom z powrotem to odebrać albo przejąć z powrotem pod rządową kontrolę. Po to, aby kongres mógł kontrolować, co się tam dzieje, co ci ludzie robią, i ciągle im przypominać to, że to coś należy do państwa, a nie jest prywatną własnością firmy. Bo doszło do tego, i to również Lou Elizondo w swojej książce podkreśla, że dziś standardy tajności tworzą korporacje, a nie y, rząd y, federalny. Także jest to pewien paradoks. To korporacje mówią prezydentowi: Słuchaj, e, Donek, ty będziesz tylko cztery lata, to co my ci możemy powiedzieć? Nic, bo ty jesteś i, na chwilę i odchodzisz, a my zostajemy tutaj i my mamy prawo do tej tajemnicy, a nie. I w ten sposób powiedziałem: Donek, ale taka rozmowa się rzeczywiście odbyła, ponieważ ten e, e, George Bush Senior, kiedy był prezydentem, o coś takiego właśnie zapytał. Chciał się dowiedzieć coś na temat UFO i okazało się, że jest to niemożliwe, że jest za krótki, żeby mieć taką władzę i takie uprawnienia tajności, żeby się cokolwiek na ten temat dowiedzieć i móc poznać jakąś tajemnicę. I to jest właśnie to centrum tego, co się dzieje politycznie wokół UFO i to pokazuje, jak ważna jest to ustawa i jak wielkie nie. będzie miała konsekwencje, jeżeli przejdzie. Wiesz, jesteśmy w stanie, nie wiem, czy dopiero jak się ten projekt ustawy, tego aktu pojawi, nie wiem, w Kongresie, czy najpierw w Izbie Prezynantów zwyczajowo potem powinien iść dalej, a jeszcze przecież komisję, a senat potem. Chodzi mi o to, czy my jesteśmy w stanie zobaczyć projekt tego ten, ten tekst, tak? Projekt tej ustawy, bo ja mam wiesz olbrzymią obawę. O ile by, wiesz, gdyby w tej ustawie chodziło tylko o te zapisy, które dotyczą odzyskania kontroli nad pozaziemską technologią przez państwa amerykańskie, przez organy administracji publicznej, które są mniej lub bardziej kontrolowane, przynajmniej nominalnie przez obywateli, no to jeszcze to by miało, wiesz, ręce jakieś, tak, jakiś sens. Natomiast jeżeli to miałoby oznaczać, że wszystko, co się znajdzie, zwykły obywatel może być natychmiast zaanektowany, to uważam, że ten układ sił jaki został przez dziesiątki lat budowany po drugiej wojnie światowej Wcale się nie zmieni tylko dlatego, że powstanie jakaś ustawa, która będzie jakby pod tym całym parasolem, czy pod tym sztandarem: no, teraz musimy odzyskać prawda, kontrolę wreszcie nad tym, co nam tam zabrano, że, że ta kontrola tak czy inaczej nie będzie w żaden sposób odzyskana albo w bardzo niewielkim zakresie, ponieważ układ sił jest taki, jaki jest. Konstytucja, wiesz, te wszystkie układy, pieniądze, gdzie są? One są po prostu tam, gdzie były. I jeżeli, jeżeli w tej ustawie nie będzie niczego, co będzie odbierało w ogóle korporacją taką skalę wpływów na, na cały amerykański jakby system władzy, czy w ogóle międzynarodowy, czy, czy w ogóle korporacją, tym potężnym, światowym, to, to, to według mnie to będzie uderzenie przede wszystkim w nas, obywateli. Ja zastanawiam się, bo pamiętam, że był gdzieś dawno temu jakiś taki zapis, czy gdzieś tam w NASA, że, że zabronione są w ogóle kontakty ludzi z istotami pozaziemskimi, więc obawiam się, że kiedy nam zabroni utrzymania po prostu takich rzeczy, specjalnie ich nie mamy, no ale zakładając, że ktoś zobaczy jakąś szprychę od latającego talerza, dobra, że do, dojdzie do coś, czegoś gorszego, mianowicie dojdzie do tego, że z, zabronione będą wprost kontakty ludzi z istotami pozaziemskimi. Więcej osoby, które utrzymują, że takowe mają, a ja sądzę, że część osób jak najbardziej takowe kontakty ma. One, one są w ogóle naszą, takim naszym, nie wiem, jakimś depozytem niezależności i suwerenności i wolności ludzi, to też będą swoje, brudne łapy wkładać we wszystko, co po prostu, wiesz, jest, jest, jest naszym niezbywalnym prawem. Wiesz? Krótko mówiąc, pod hasłem przejmujemy tajemnicę, UFO pod parasol państwa, to znaczy po prostu jeszcze bardziej podporządkujemy sobie obywateli w tej fundamentalnej sprawie. Bo jeszcze jedno zdanie, bo mnie to od lat, wiesz, muszę ci powiedzieć, boli to mi chodzi po, po głowie, z tyłu głowy raczej, że, że właśnie odcień, oni sobie. Oni sobie do końca nie zdają sprawy, w jakim zakresie zwykli ludzie na całym świecie zostali poddani jakiejś formie interakcji z, po, z pozaziemskimi grupami. Jeżeli tam jest rywalizacja, Chris, między grupami, które właśnie skumały się z rządem i to, co ta, się tam dzieje, to się nie dzieje tak całkiem bez wiedzy tych wiesz, istot spodziemnych, podziemnych baz tej frakcji ciemnej, to po prostu najważniejszym zadaniem byłoby to, żeby sprawa istot pozaziemskich nie wyszła poza kontrolę właśnie władzy, żeby nie przedostała się do obywateli, żeby obywateli nie mogli utrzymywać normalności. Normalnego kontaktu z przedstawicielami, raz nazwijmy to pozytywnych, nieregresywnych. I ja bardzo mocno widzę ten problem tych podziałów pozaziemskich, bo one, one są, one muszą być. I w ten sposób nam się odbierze, wiesz i powiedzą, że jesteście nielegalni, będziemy was aresztować, bo możecie zadawać się z kimś, z kim nie powinniście zadać Więcej powiedzą, nie wolno nam się zadawać, dzisiaj z Rosją się nam nie wolno zadawać, spróbuj no, gdzieś tam z Koreą Północną się zadawać. Jesteś już podejrzany, że szpiegujesz. Więc jak oni ci po prostu powiedzą, że nie wolno, najwyżej pod naszą kontrolą, to chcą nas odciąć jako ludzi od kontaktu z tymi istotami, które. Mają według mnie progresywny charakter, bo po prostu no nie może być inaczej. Wiesz? Ludzie po prostu mogą mieć kontakt raczej ogólnie, uważam, z większości ludzi z pozytywnymi rasami, no. a natomiast oni, oni niekoniecznie. I, i chyba tego się istota, obawiam. Tak, jest to istota działania chyba każdego rządu. Każdego Rząd rządu. istnieje po to, żeby móc y, regulować nasze, nasze życie na tyle, abyśmy posłusznie wykonywali jego rozkazy, zarządzenia i przestrzegali reguł, które dla nas napisali. W związku z czym rząd w momentach, kiedy w takiej sytuacji jak teraz, gdzie przez lata nie trzeba się zajmować jakąś większą, poważniejszą wojną, poważniejszymi kryzysami, zaczyna bardzo szczegółowo regulować wszystkie aspekty naszego życia. I dziś doszliśmy do momentu, ja się z tym absolutnie zgadzam, co powiedziałeś, i dziś doszliśmy do momentu, że UFO, z którego jeszcze dwa lata temu się śmiano. Tak, dzisiaj jest na tyle poważne, że mówią, nie, nie, to jest super poważne i teraz my będziemy wam mówić, co można z tym zrobić, a co nie. Bo to Ale bezpieczeństwo się wygląda. Wiesz, dzisiaj na przykład, kto by pomyślał, że trzeba mieć licencję, żeby móc uprawiać marchewkę, dzisiaj nie możesz sobie uprawiać, musisz mieć jakąś, jakieś, jakieś papiery, jakieś kwity. Zobacz, co się nie dzieje. Nie, nie. Każdy szczegół życia jest reglamentowany i regulowany. I dlatego teraz przyszła kolejna UFO i oczywiście to się rozgrywa. Rozmawiamy w tych programach o UFO i o tym, jak się ten temat rozwija i żyjemy w ciekawych czasach, bo nieoczekiwanie nagle on jest, znajduje się na posiedzeniach, odgrywa rolę na posiedzeniach rządu i oczywiście to siłą rzeczy, siłą ciążenia sugeruje, że będzie grupa, która będzie kontrolowała przebieg tej dyskusji. Ta grupa, która rozegra to najlepiej. Dziś jedynie wiemy na, na podstawie tego co się dzieje w Stanach, że będzie ta ustawa, że będą następne przesłuchanie w Kongresie. Wiemy jedynie to, że istnieją dwie niezmiernie silne frakcje, które mają kompletnie inną wizję tego czym jest cywilizacja pozaziemska, czym jest UFO, ale tak naprawdę dla nich najważniejsze jest to, w jaki sposób tą wiedzę mogą wykorzystać, aby lepiej trzymać nas za twarz. I lepiej regulować naszym życiem. Życiem plus, oczywiście, zyskać co, dla siebie coś, co da im bezwzględną przewagę nad całą resztą. I do tego to zmierza. Także wiesz, jeżeli taka ustawa wejdzie w życie w takiej czy innej formie, dla nas y, nie wróży to nic dobrego, bo to. Będzie oznaczało jakiś rodzaj pewien ograniczeń. Powiększenia kontroli. Ja tutaj wiesz, pozwolę, że nieraz wspominałem w naszych rozmowach o tym całym projekcie Tajweta. Jak wiesz, na Harmonii Kosmosu tutaj zaprosiłem Gosia Duszek i całą tą ekipę od tych kontaktów. Ja wiem, że to jest bardzo trudne w sensie dyskusyjnym. Sam tam zgłaszałem Bo wiele Ale Dla różnych... mnie jest bardzo trudne. O obiekcji, natomiast tam jest taka, ja wiesz, tak by czytam to, znaczy słucham tego, i, tych odcinków jest oczywiście mnóstwo. Jest tam wiele ciekawych narracji, które, możemy powiedzieć, mają wysoki poziom merytoryczny. I już nieważne, kto to im tam podaje, ważne, że to jest, ale tam uderza mnie taka bardzo duża dojrzałość. i, i, i Ktokolwiek to wymyślił, to napisał. Taka polityczna dojrzałość opisująca, wiesz, e, 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 jakby te relacje, jakie są w tym, e, oni to nazywają Federacją Galaktyczną, zwa jak zwałmy, musimy przyjąć do wiadomości, że skoro oni już tu są i są to różne grupy, no to musi istnieć jakiś rodzaj politycznej struktury, która jakby zawiaduje jednak tą rzeczywistością ziemską z perspektywy tych pozaziemskich oczywiście interesów i grupi I tam właśnie ta grupa, która no, definiuje siebie jako, prawda, wiem, ta, ta geta, część plejat, ona rysuje jakby obraz tego, tej struktury, wiesz, pozaziemskiej, która jakby bezpośrednio wpływa i zarządza, prawda, tymi sprawami ziemskimi. Ja bym chciał bardzo... zadać pytanie, przepraszam, ci wchodzę, bo ja bym o... chciał się dowiedzieć, na co wpłynęli i co zarządzili. Co, co się to, to, dokonało to, przez tych to, potężnych e, kosmitów, co, co dokonali. Żeby, żeby oni co, chociaż wiesz, raz wiesz, wskazali. Nie muszą nie, się nic pokazywać. Niech wskażą, e, muszę, na co mieli wpływ i czego dokonali. E, sam wiesz, że tego się tak nie da w ogóle pokazać. To jest, to, o taki... jest to poezja, religia, albo wiesz co, nie nie. To, ja, na patrzę, ja to w ogóle nie patrzę na poezja, ani na religię. Taki pewien model teoretyczny, który mógł napisać jakiś mądry człowiek i sobie go głosić. Wiesz, że to może no, być, wiesz, być tak wiesz, i tak. No. Swego czasu obserwowaliśmy My... niezwykły fenomen QAnona. I e, też to wiesz, były tutaj, bardzo rozsądne ja, ja rzeczy. Ja... Ja w ogóle, wiesz, to, to znaczy, ja, ja tylko chciałem przywołać pewien model teoretyczny, pewne, pewnych, pewnych, pewnego rozchodu politycznego, który może istnieć jakby poza Ziemią. I tak jak oni to opowiadają, to wyglądałoby na to, że cała ta struktura polityczna w zasadzie dąży do tego, by powołać ten nowy porządek świata. Oni tam są pewną grupą, powiedzmy, na taką quasi opozycyjną. No mówię, to jest tylko, zrozum, że mi nie chodzi o to, żeby udowodnić, że to jest coś, Coś, co y, ktoś powiedział naprawdę, bo w tej rozmowie tutaj nie o to chodzi. Tak, ale chodzi to ma to, niebezpieczne konsekwencje. Bo... Y, nie chodzi o model, możemy sobie odrzucić w ogóle hasło Tajgeta, Ja tylko tak jak gdzieś coś przeczytam, to nie lubię jakby mówić o sam. To, sam też takie mam przemyślenia. Jest gra o Ziemię, jest gra o ludzkość, te regresywne wiesz, grupy, typu tam powiedzmy reptylianie, czy, czy tym powiedzmy podobne rzeczy, są realną rzeczywistością, są tam oczywiście inni, a Ziemię traktuje się ciągle jako pewne miejsce gdzie wcale nam się nie chce dać po prostu pewnej, wiesz, prawdziwej wolności, gdzie chcą, żeby powstał rząd światowy, tak, który będzie jakoś tam nas reprezentował i to dysklorze będzie jakoś tam przebiegało bardziej z ich punktu widzenia zbornie i chcą mieć ten rząd światowy, rozumiesz, tam się są podziały, jak weź ten ONZ nasz, nasz to jest coś takiego jak ten ONZ, nie, ale tak po cichu ma tam do gadania tylko kilka państw i rozgrywa pod, jest 200 państw, a rozgrywa z 5 czy 6, tak, prawdziwą politykę. I ja, ty, ja tylko, tak tylko model teoretyczny mogę w ogóle nie przywoływać w ogóle tego przykładu z Taigeta, ale posłużyłem się tam jest jest pracuje żeby przedstawić taki model i on jest bardzo dla mnie on nie jest pro-establishmentowy, on jest właśnie pokazujący niebezpieczeństwa tego co z nami chcą zrobić przy użyciu tego problemu z kosmitami, wiesz no, ale I, i że to starała na, na podobnej zasadzie Scientologia czy, czy, czy tutaj Mormoni działają na podobnej zasadzie. Oni też mają wewnętrzne informacje, mają połączenie z kimś, też mają swoją wizję I, i w tej chwili na przykład tak jak Scientologia jest atakowana i ośmieszana, między innymi z tego powodu, że zaczęła robić konkurencję dla CIA, to już są walki wewnętrzne. Także wiesz, dlatego kiedy ja słucham, że, że powstają tego typu grupy, które mają jakieś połączenia z kimś, Niezwykłym w kosmosie, z jakąś wielką, mądrą cywilizacją, z kimś, kto nam nas tutaj próbuje doradzić, kto nam próbuje dopomóc, pogłaskać po główce. No to ja ich zapytam: Gosiu Duszak, jesteś tutaj z tego kraju, Polką, masz, masz kontakty z tajgetanami czy z kimś, niech przylecą spotkiem, powstrzymają falę powodziową. Ale, 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 ale to to jest to znaczy, ileż, zysk, ileż zyskają zwolenników mhm. dzięki temu? Ale tak polityka nie funkcjonuje, to jest tak no, samo. Ja, więc, ja, ja, ja więc, w przyszłości no to, nie będę się powoływał na nich, wiesz. Nie, nie, nie będę się powoływał na nich, bo to nie o to chodzi. Ja w ogóle nie chcę jakby się powołać na nich, tylko jakby wydobyć pewien model teoretyczny, jaki jest tam serwowany, to jest bardzo ciekawy. I jakbyś teraz nie mówiłby w ogóle, że to pochodzi od nich, bo ja sam intuicyjnie czuję, że to może być podobnie. To znaczy, że ten układ sił poza ziemią, ten cała struktura, powiedzmy, zarządzająca, składająca się z różnych oczywiście grup wpływu i różnych interesów, ona rzeczywiście ma interes, żeby poszło tutaj na Ziemi w ten sposób, że powstanie właśnie rząd światowy, że się ta sprawa UFO przy okazji pokaże. Stąd też Ameryka tutaj już pokazuje, że zagarniemy oczywiście wszystkie te detale do siebie. Jedynym problemem, wydaje mi się, jest taki, żeby to się nie udało, bo ja przy tym modelu teoretycznym zostanę. To nie ma znaczenia, czy ktoś go napisał, czy też nie. Ja go intu intuicyjnie czuję podobnie, tylko mamy Rosję, mamy Chiny i mamy jeszcze inne państwa, które wcale mają też kontakt z, z nimi. I pytanie, Amerykanie są tak do przodu z tym dysklorze, a tam cichosza, w Rosji cichosza, w Chinach cichosza. Jak myślisz, przecież to przecież chyba zakłada, że oni też mają kontakt może z innymi grupami. No tak, dlatego, że tak jak powiedziałeś, Amerykanie rozgłaszają to, ponieważ chcą to do czegoś wykorzystać. Przede wszystkim do walk wewnątrz swojego własnego kraju, ponieważ kraj w tej chwili jest na krawędzi, Ostatnie cztery lata prezydentury wykazały, że mamy tylko fasadę. Ona się sypie na oczach wszystkich, ale za tą fasadą ktoś jeszcze jest i steruje ten kraj w bardzo niebezpiecznym kierunku. I dlatego, między innymi, wyszuka się sposobów i metod, co zrobić dalej, jak wykonać jakiś następny krok. Chiny czy Rosjanie są skonsolidowani, natomiast tutaj wyraźnie widać dwie opcje. I jeżeli już mówimy o pomocy UFO, to ta ustawa. O UFO, która ma przejść przez amerykański kongres, ma ewentualnie dopomóc jakiejś frakcji wygrać, użyć tego do własnych celów i być może na początek rozbić te olbrzymie korporacje. Dla zwykłych ludzi, każda wojna na górze jest zła, ponieważ spadają odłamki i spadają prosto na głowy. Czy jedna frakcja wygra, czy nie, też większego znaczenia to nie będzie miało. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, starałem się wytłumaczyć, na czym polega ten mechanizm. Tej, tej ustawy. Między innymi będzie on polegał na tym, że po, y, politycy rządowi będą mogli położyć rękę na coś, co zostało przejęte przez korporacje. Bo z, tu, żeby, żeby wrócić do, do, do takiego całego sedna, do tej pory, przez 2000 lat, politycy, którzy mogą być ćwierć inteligentami, mogą nie przeczytać w życiu ani jednej książki, są odpowiednio urodzeni, mają odpowiednie znajomości, mogą rządzić krajem, województwem, powiatem. Mogą rządzić potężną organizacją, mogą dowodzić armią. Są to tylko politycy. Może to być ktokolwiek, kto jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ma odpowiedni układ. Aż do naszych czasów, kiedy nagle na horyzoncie pojawiła się nowa jakość. Nowa jakość nazywa się Korpo Niewidzialna Ośmiornica, która ma fachowców, która mówi, dlaczego rządy? My damy menadżera z jego zestawem ludzi i on tutaj dopiero zaprowadzi porządek i wyciśnie wszystko do ostatniej kropelki czegoś, co jest wartościowe. A politycy się na to nie chcą zgodzić. Oni nadal chcą decydować, zatwierdzać i brać pieniądze, bo do tej pory korporacja była wygodna, bo ich przekupywała. Aż do momentu, kiedy korporacja powiedziała: Zaraz, zaraz, po co mamy przekupywać, skoro to my możemy rządzić. I w tym momencie świat politycznie nie będzie wyglądał tak, jak Ty mówisz w ONZ-cie: tu Rosja, tu Chiny, tu coś tam. Nie. Będzie, granica będzie niepotrzebna, ponieważ to korporacja będzie wyznaczać granice swoich wpływów. I będzie ten absolutnie mentalny przewrót tego, jak wygląda świat, jak on działa, jak funkcjonuje. I między innymi odprysk tego mamy w postaci tego disclosure, a który ma być, ma być przegłosowany. Jest to część tej właśnie walki. I ja to w ten ja sposób odbieram. To tutaj odwieczne na... istnienie państwa, bo mamy nową chimerę, którą jest korpo. To znaczy, ma i ma czy, czy to jest nowa chimera? To jest po prostu nie tylko nowa postać tego, co nazywamy można władcami, wiesz, zawsze był ten główny możnowładca, znaczy zawsze w pewnym okresie historii mamy królów, tego głównego możnowładcę i tych mniejszych możnowładców, którzy po prostu mają oczywiście trochę mniejszą siłę, ale często w sytuacjach, które bardzo decydują. Ja powiem Ci szczerze, bo ja też przez całe lata jakby jestem na tej linii krytyki korporacji jako takiego potężnego za, 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 jak to się mówi, za niebezpieczeństwa, ale z drugiej strony, wiesz, kiedy patrzę na to, co to państwo potrafi wywijać i w jaki sposób może zapanować, bo sytuacja, kiedy struktura polityczna w jaki sposób podporządkowała sobie strefę ekonomiczną, no to znamy właściwie z systemów dyktatorskich. Trzeba przyznać, że bolszewizm i Związek Radziecki czy Sowiecki to był system, w którym ta tak zwana polityczna nakładka miała potężne wpływy i ona dyktowała powiedzmy, kierunkowi rozwoju ekonomii. W świecie powiedzmy, no, nazizm w dużym stopniu uważam, tak mocno zmajoryzował świadomość. Nawet biznesmenów, że oni świetnie wpisali się w te wielkie programy związane z i Holokaustem i z zbrojeniami, i właściwie to Hitler stworzył wielkie, wielkie tak, tak, wielkie Prosperity. Ale mimo wszystko ten czynnik, tak, żeby naprawdę być uczciwy w tych analizach, ten czynnik polityczny był dominujący. I, i był dominujący. No i naprawdę te, ci można władcy w cudzysłowie, jeżeli się narazili, biorę to pojęcie ze starych czasów, to po prostu byli szybko ukrócani. Dzisiaj, jeśli chodzi o Rosję, uważam, też Putin podporządkował sobie oligarchów, i to nie jest tak, że tam se każdy oligarcha może robić, co chce. On po prostu jest wierny Putinowi. On w tym momencie i tej całej grupie, on wtedy naprawdę prosperuje i, i tam jest według mnie bardzo mocna selekcja, ktoś podpadnie, no to się wiadomo, co z nim robi. I ja w tym sensie nie chciałbym takiego totalitarnego państwa, które z kolei przeważy na drugą stronę, bo, 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 bo znamy doświadczenia, wiesz, masz Koreę Północną, jeszcze jedno miejsce, gdzie ten prymat polityki nadresztą jakby rzeczywistości jest oczywiste i bałbym się tej sytuacji na, ja jeszcze jednego bym dodał, że wiesz, wydaje mi się, że w, żebyśmy po prostu patrzyli na to bardziej tak, że w każdej grupie są podziały to znaczy w biznesie też są ludzie, masz tego Bigelowa, który cały czas właśnie kasy wyłożył e, na to, żeby i były, ja wiem, że te raporty się nie, nie pokazały, te na przykład jeśli chodzi o e, Skin Walker prawda, o tę słynną farmę teraz się to wtedy, e, robi się farmakosmitów, taki, e, taki są, to tytuł jest farma tak się już tą farmę, wiesz, tam te badania robi, nie? Co, co on to kupił kiedyś. Więc ja, ja bym nie był za tym, żeby ja bym, ja bym nawet postawił taką bardzo ryzykowną tezę, czy mimo tego, że oni są właścicielami bardzo wielu patentów i przejęli jakby ten majątek, czy aby część z nich nie byłaby skora po prostu mimo wszystko podzielić się tą wiedzą, część tego biznesu, wiesz, z, z ludźmi. Tak samo jak część apartu państwowego byłaby skłonna się podzielić, a, a część nie. Ja uważam, że ta frakcja ta frakcja, wiesz, która ona ma jakby, ta frakcja jest, idzie w poprzek, zarówno poprzek państwa, jak i dużych korporacji. Chociaż dzisiaj się wydaje, że to korporacje chcą trzymać tajemność, no bo wiadomo, Nie się, się wydaje, że to Korporacjom idzie w poprzek. zależy na tym, absolutnie na, na tym zależy. Natomiast okazało się, że to politycy zorientowali się, że przestali mieć kontrolę nad tajemnicami. Wiedzą, że jakieś tajemnice istnieją, a nie mają nad nimi kontroli. A Tajemnica, ten, kto posiada tajemnicę, ten posiada władzę. Stąd ta olbrzymia rozgrywka, jaką mamy, jaką mamy teraz. Mówisz, że dajesz przykład Rosji. Rosja jest generalnie w sumie dalej feudalizmem, pewnym określonym. Nie, no ja nie mówię, I, że nie. I, tak, oczywiście, ale spójrz na przykład na Chiny, które. Z jednej strony są, m, są, są y, państwem totalitarnym, ale z drugiej strony są momentalnie przygotowane, żeby zmienić się w państwo kompletnie korporacyjne. W jednej chwili, w ciągu jednego ale, roku. Ależ oczywiście, ta, ależ oczywiście na przykład, na, tym, czy... na, 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 na inny kraj wysoko rozwinięty technologicznie, Japonia. Jak zdyscyplinowani są ludzie, jak dokładnie określono ich prawa i obowiązki wobec państwa. Tam wszystko jest, ma, swoje, ma swoją literę prawną, co mają ci ludzie robić, co, co jest do, im dozwolone, a co nie. I teraz y, pytanie jest takie, czy coś takiego można narzucić reszcie świata, a przede wszystkim y... krajom najbardziej rozwiniętym, czyli krajom zachodnim, czyli przede wszystkim Europie i Ameryce. Ja tutaj na, nie, 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 nie chcę polemizować, bo tutaj jakby nie widzę jakiegoś pola sporu, tylko zwracam uwagę na to, wielkiego może to jest nie on. uwagę na to, że jeżeli mówię korporacje, to powiedziałem, że można to jakąś przeprowadzić jakąś taką, wiesz, dyfer, czyli jakiś podział, że korporacje tego typu, jak obecnie korporacja maska, która podbija podbija ten kosmos. Widzimy, to są rzeczy realne. Teraz odnieśli sukces jednak mimo wszystko to wyjście na spacer. Prawda, kosmiczny, komercyjny. Słyszę tutaj o nowych projektach. Do czego zmierzam? Do tego, że oni tak czy inaczej, mówi o tym potężnym wysiłku prywatnych korporacji, które wyszły poza NASA i jak się temu przyjrzymy, to wprowadziły bardzo wiele innowacji w całym tym systemie, które NASA nie była w stanie w ogóle przeprowadzić. Przecież ta, to wielokrotne startowanie tej wiesz, rakiety nośnej, Falcon i, i, i ponowny powrót no jest absolutnym nową i NASA tego nie była w stanie zrobić. Do czego zmierzam? I, i tak jest paradoks i w ogóle brzmi to śmiesznie, że, że ten, nowatorski, otwarty łeb, prawda, bo, bo musi być trochę otwartą głową, nie, mogła, nie można jego jakichś osobistych walorów tak całkiem, wiesz, wyrzucić poza nawias, mówię o, o tym właśnie teraz masku, że, że on lata w kosmos, dalej po prostu odpalając tony, rozumiesz, najlepszej jakości paliwa i ten odrzut to jest wszystko po prostu, jak to się mi przeszła epoka, tak? Biorąc pod uwagę technologie, które przejęły te prywatne korporacje, one wcale nie są pokazywane w ogóle publicznie, one tam gdzieś dalej są chowane, to, to, to mask po prostu potężny, potężna, masowa jakaś, wielki biznes korporacyjny, on idzie w ślepym kierunku. On podbija ten kosmos po staremu, tak? innowacje prowadzające. Gdyby on się dowiedział e, lub też miał dostęp do informacji, że można inaczej, to sama idea, wiesz, w tych ludziach, że chcą po, ten kosmos podbijać, to by natychmiast oni przenieśli jakby ciężar, a no to weźmy kurczę te, 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 antygrawitację. I w tym sensie uważam, że oni byliby jako korporacja sojusznikami, że tak powiem, ujawnienia prawdy o UFO, bo by sami sięgnęli po prostu po to. Ludzie kojarzą przede wszystkim ich, że latają w kosmos, a nie jakieś ukryte kręgi władzy, jakieś korporacje, które coś robią, mają jakieś latające to tym lata? Do jasnej anielki, jeżeli oni to przyjęli, żeby prowadzą te badania, sam wiesz, tam Elizondo też pewne rzeczy wyciągnął, nie tylko on, to ludzie, kochani, to gdzie to kurka wodna jest? Tego w ogóle nie można nigdzie zobaczyć. wiesz, to, to nigdzie nie lata. To Oczywiście. znaczy, nie lata. nie lata. Ja, ja mówię, oficjali nie lata. Ale nie wiadomo lata, tak? dlaczego. I o tym już rozmawialiśmy. No nie, ja wiem, no. Z tego powodu nie lata, że tego typu technologia... Nagle, jeż jeżeli by została pokazana, i to mogłaby trafić w dowolne ręce, ponieważ ktoś, szybko widząc ją, jak, w jaki sposób ona działa z zewnątrz, byłby w stanie rozłożyć ją na części pierwszej i odtworzyć u siebie, czyli w Korei, w Iranie, w Rosji, gdziekolwiek na świecie. I to doprowadziłoby do ewentualnych skutków takich nieodwracalnych, że nasza Ale dobrych, skutku, na wreszcie, y, dobrych skutków, bo by wreszcie mieliby inni y, bardzo y, dużo tej technologii. Dam prosty przykład. Sam wiesz, jak było z y, rozwojem techniki jądrowej. Niemcy prowadzili swoje, y, Amerykanie przejęli oczywiście tam von Brauna i całą tą ekipę, przy, przy, szybko to poszło u nich, Niemcy prawie, praktycznie też to prawie mieli i co się stało? Skończyła się wojna jak szybko po wybuchu Hiroshima Nagasaki, Rosjanie y, y, sam wiesz, to, y, z, zaledwie Raz mają bombę atomową za chwilę no tak, wodorową. Rozenbergowie przekazali Nie, 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 nie przypiął, nie, nie, nie przyłatał Francuzi, Zemierz, Brytyjczycy, a dzisiaj takich krajów to jest no, no, no nie wiem, kilkadziesiąt, którzy mają tą bombę atomową i Do czego zmierzamy? do czego zmierzamy? Do tego, do, zmierzamy? Do tego pokazać, że, y -y. że dzięki ten monopol na bombę jądrową, który był na początku po drugiej wojnie światowej na, y, super technologia znaczy super absolutnie nowa jakość nowa jakość totalna nagle się okazało że się rozpowszechniła bardzo szybko i ten no monopol nie, na w tej Polsce tej... Jej nie ma co w Polsce nie ma elektrowni atomowej nie no ale przecież jest gdzieś że no że nie tych ma w Bułgarii jest? nie ma w Afryce nie ma ani nie jednej no, ale elektrowni. jednak ja tylko, jest, jakaś jest grupa, tylko w kilku w, punktach w, w tej w Indie mają Nadal Indie Chiny, jest to no, pod ścisłą kontrolą. Pakistan. Wiem, ale mimo wszystko, ja nie mówię, że wszyscy dostaną pod trzechę, ale uważam, że rozprzestrzenienie się tej e, e, technologii grawi antygrawitacji jest możliwe co więcej. Ta technologia antygrawitacji, trudno sobie mówię, dobra, bo to tak tylko po, pojęciowo wygląda, ona po prostu jest nadzwyczaj prosta wymaga tylko po prostu kompletnie innego podejścia do, do fizyki, postawienia na kompletnie inne po prostu jakby to być no nie wiem, zagadnienia w fizyce e, oczywiście potrzebne są stopy i tak dalej jakieś materiały, ja uważam, że jak to się rozpleni to może jeszcze Słuchaj, szybciej się rozpuszczać no, no, niż to tak, Ale innego. ja mam te same pobożne życzenia jak ty, ja też chcę, żeby wszystkim było dobrze <laughs> jest ale my możemy sobie <laughs> tylko mówić, my chcemy, żeby to było dobrze żeby kosmici przylecieli, żeby powiedzieli co i jak, ale jest jak jest żyjemy w takim, a nie innym świecie ten świat był tak samo okrutny 100 lat temu, 200 lat temu i 2000 lat temu. A za każdym razem, za każdym tym razem, w jakikolwiek moment historii nie popatrzymy, żaden kosmita nigdy Ziemian od niczego nie uchronił ani przed niczym nie uratował. W związku z czym, jeżeli historia ma nas no. czegoś uczyć, tym razem również to się nie wydarzy. Żyjemy w takich, a nie innych okolicznościach i mamy z tym do czynienia, co w tej chwili jest. I w kwestii UFO, w kwestii cywilizacji pozaziemskiej, dwa lata temu, by nas wszyscy wyśmiali, dziś jest to poważny problem. Za pięć lat. Ty będziesz w encyklopedii jako prekursor na przykład czegoś takiego. Przynajmniej w Polsce, jako jeden z prekursorów I Na Uniwersytecie nie, nas... Wrocławskim <laughs> będą uczyli nagle nieoczekiwanie nie, UFO. Jestem tego takie pewnie, ponieważ, ponieważ właśnie tu to, to nie chodzi o, ci o, tak, o ten dobry przykład w sensie, tylko takiego. Ja się, o fajny temat wywołałeś, bo tak jak robiliśmy, tak samo i twoja dla w tym wszystkim olbrzymia. Zobacz, wymienialiśmy tutaj Bronka Rzepeckiego na forum UFO. Widziałeś, jakie tam były nazwiska przywołane. Ja wyświetliłem no, tych świetne. ludzi, bo nie przyjedziemy. I oni są prawie... Oj, w, to o, jak ich ma dzieło. Rysie, tak prawda? i to Państwo? Kto to tak. Krzysztof Piechota. To była, tak, była i dzieło. i dzieło, o, absolutne unikaty. Dzieło, tak, tak. Szkoda, że to Ale, nie ale chodzi ja mi o to, teraz... że wbrew pozorom to może być prawda, zapomniane, dlatego, że chodzi o nie o UFO, tylko o to, kto ma mieć wpływy w świecie. Czy ludzie, którzy dążą do prawdy, którzy nie idą na kompromisy, czy też po prostu za każdym razem ci, którzy dla władzy, dla korzyści po prostu zaczną kłamać, zaczną przeinaczać i tak dalej, zaczną się lobować, i problem polega dla mnie na tym, nie to, czy prędzej czy później sprawa z UFO wyjdzie na wierzch, bo musi wyjść, bo to są szersze procesy globalne. Natomiast kto na tym ugra po prostu więcej dla siebie? Czy ci, którzy do tej pory prawda, utrzymywali władzę, czy też nowy paradygmat wiedzy, ludzie nowego typu? Jak wrócę do polityki, jak upadał PRL, a ja cały czas podkreślam tą swoją biografię i, i jakby tą styczność z, ob z oboma skrzydłami, jakby wiesz, politycznymi tamtych czasów, tak, czyli obozem powiedzmy tam no, legalnych organizacji studenckich w, 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 tych perlowskich i obozem tutaj opozycji, mówię o Wrocławiu i, i widziałem to i potem patrz, jest okrągły stół, to nie trzeba wiesz i patrzysz i zobacz kto kto po prostu, wiesz no, zaprzeczono starej rzeczywistości, Od, mandat komunizmu został całkowicie jakby odłożony, tak pokonany, pojawia się nowy nowy mandat i ci, którzy się bardzo angażowali w te przemiany, którzy byli często prawdziwymi patriotami, ludźmi, którzy się nie splamili z obielem kariery w trzeciej RP dla i dla sławy, i dla wpływu, dla pieniędzy, to się po prostu nagle odeszli prawie w niebyt, ale są praktycznie z bardzo małymi wpływami, tak? Dostali się ludzie, którzy owszem, też byli trochę na steropianie, trochę tam posiedzieli w więzieniach, nie mówię, ale wie, wielu z nich, wiesz, poszło do, do kariery. Dzisiaj mamy takiego, który kilometrówki robi, prawda, też działacz, prawda, NZS-u, czy tam tak. jeszcze inni. Po prostu nam nabrali kasy, nakradli, wyszli z Solidarności, z NZS-u, a dzisiaj wiadomo, co w tej nowej Polsce zrobili, wiesz. Natomiast wielu uczciwych, wspaniałych działaczy, o opozycji, prawda, w ogóle jakby nie istnieje. I teraz, jak Ty już o tym wspomniałeś, to ja się obawiam, że nie istnieje. Dlaczego? Ponieważ oni nie chcieli po prostu przyłączyć się do nowego sposobu okradania po prostu spółziomków, tak, rodaków. Dokładnie tak. I na nie tym polega już problem. Miliardy, że teraz... Ale kraść całe miliardy teraz jest chaosem. Tak, i teraz tak, z ufą to samo. Ufo to znaczy pozaziemskie grupy, cywilizacje. W zależności, będą jak się już otworzą, na nich świat się otworzy, to będą biznesy, tak? No nie ma siły. Już są biznesy, a to dopiero jak będzie można większe biznesy robić na styku z nimi i znowuż no już po prostu już teraz wie, też biznesy się nie w tej ziemi Astronom ach tak, ale to teraz. słuchaj no, skoro w amerykańskim kongresie te sprawy się rozpatruje, a my, my, my musimy my, my jesteśmy jednak, chcemy być czołówką chcemy być zawsze na, na, na czele peletonu więc my mówimy o rzeczach, których oni jeszcze nie, nie ośmielą się powiedzieć publicznie no bo myśmy to robili ale mają laty. potencjał, żeby nas przegonić tak, dlatego, tak, że, tak. dlatego, że wszystkie te, te elementy, które dotyka ten rząd, nagle uzyskują, nies mają niesamowite przebycie, przebicie w mediach, docierają do ludzi. Ludzie się o tym dowiadują. My te rzeczy mówimy od lat. Niektórzy to mówią od dziesiątek lat. I to nigdy nie dotarło, rozbijało się jak grochem o ścianę. Natomiast to dociera. I to jest niezwykłe. To jest niezwykłe. Widzia obserwowałem to z daleka, jak była teraz ta historia. Z tym lotem Polaris, Ilona Maska. No właśnie, ten, o tym wspomniałem, gdzie, tak. Gdzie, tak, tak, gdzie, no. gdzie, gdzie to Jeśli coś poleciało na orbicie, na orbitę dalej niż kiedykolwiek. 700 kilometrów. 700 kilometrów, tak, czyli to od czasów lotów Apollo to był najdalszy lot Najdalej. Od, ziemi, od Ziemi. Ale zdumiało mnie, że jak, była niesamowicie, jak Polacy wiedzą o tym wszystkim. I to mi pokazało, jak wspaniale polskie media pokazują Polakom. Widzicie, teraz macie się interesować Polaris. Skończy się polarizm, my wam powiemy dalej, czym się wy macie interesować. To było na tapecie. Na w Stanach to było w ogóle niedyskutowane. To była migawka w dzienniku. Polecieli i bardzo fajnie. I to wszystko. Nikt tego nie dyskutował. Nie było to przedstawiane jak jakieś wielkie osiągnięcie. Po prostu jedno z wielu, z wielu wydarzeń. Kompletnie inne rzeczy zajmowały ich głowy. Wojna na Ukrainie, wojna na Bliskim... O, na Bliskim Wschodzie, jaka ważna wojna. Co tam, loty po jakiegoś tam Polaris na jakąś daleką orbitę. To pokazuje, jak, jak olbrzymi... Ja, ja przywołuję to, żeby pokazać, jak olbrzymi wpływ mają mainstreamowe media. My wszyscy możemy mhm. powiedzieć, mi się ludzie chwalą, wiesz, ja, ja nie oglądam telewizji, ja to nie, mnie to nie interesuje, ja jestem, tak się czuję niezależnie i dlatego ja nawet telewizora w domu nie mam. Ale powtarza to samo, co te wielkie telewizory. I dlatego, <laughs> oczywiście. I dlatego UFO, w tym Kiedyś wydaniu będzie miało zawsze lepsze przebicie. Popatrz na kanał. Ładnie się teraz zwrócę pana Sekielskiego. Przecież pan Sekielski dwa lata temu nie wiedział, co to jest UFO. A dziś ma chyba największy kanał Ufologiczny w Polsce na YouTubie. Prawda? Tak, tak o. Tylko tak, dlatego, tak, ty... że ma dostęp do tych, do, do tych dużych mediów. I, te, mediów. I tak to będzie tak. działało. Kiedyś Steven Greer, dr Greer, był takim półbogiem, herosem ufologii. Dziś gdzieś został kompletnie zagrzebany, zasypany popiołami. Mało kto go już słucha i mało kto o nim wspomina. Mimo że jego Raz zasługi dla ufologii są, są olbrzymie, olbrzymi. zniknął. Podobnie jak zniknęli, zniknęło wielu ufologów, którzy jeszcze dwa lata temu byli takimi czołowymi, topowymi ufologami na świecie. Dziś nastąpiło to przełożenie wajchy i przejmują to agencje, przejmują to politycy i przejmują to mainstreamowe media, i one nadają nurt. Także nawet nasz program, który o tym wszystkim mówi, jest to program tak naprawdę ostatnich dinozaurów tego stare, starego, klasycznego myślenia o UFO. Maksymalnie i, niezależnego I, to, i my ciągle pamiętamy, jak to wszystko wyglądało? I mamy na tyle już życia za sobą, żeby wiedzieć, tak. że to, co jest teraz, do czegoś zmierza i ma wykonać jakieś zadanie. I Pierwszym się zadaniem zamieszać ludziom w głowie. Którzy byli przed nami, którzy byli przed nami, dwie rzeczy właśnie, jedna, bo byłem teraz w Irlandii, tam właśnie w rodzinie akurat Asi i poznałem tam, to, tam powiedzmy kogoś bliskiego z rodziny, który notabene też filozofię skończył, który się tak interesuje, wiesz, różnymi, wiesz, tematami i, i też tak jakby widać było, że jest taki rodzaj, wiesz, trochę opozycji do tego właśnie, co my tutaj, wiesz, mówimy. A, a z drugiej strony chcę powiedzieć, że to, co, potwierdzi to, co mówisz, jeśli chodzi o te nazwiska, bo znowuż po nocach obserwuję te kanały wymieniane przeze mnie już tyle razy i przykładowo jest taki cykl autostrada chyba UFO. Jest tam pan Żukowski, Żukowski, tak? Dan Żukowski i chyba czak, już nie pamiętam, którzy są tymi właśnie, A, nazwijmy tak, to... Sokalski. bardzo do... ciekawe tak. nazwisko, ciekawy badacz. Tak. Tak właśnie też też jestem ciekawy Jaki, Przepraszam, on... powtórz jeszcze w jakim przypadku to o nim usłyszałeś. A, y, to znaczy to jest cykl y, 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 albo historii, albo geografii. Ja, ja ciągle się lubię, ja wszystkie przerzucam co chwilę na, na lewo, na prawo i mi się potem nie pamiętam na którym kanale. Ale najwięcej UFO wydaje mi się, nadaje właśnie historii, paradoksalnie nie tylko tylko kosmitów. No tak, no właśnie, ale tak. Żukowski, wiesz, jest, był również na farmerze, na farmie, oczywiście, z Kimbokera, i w wielu miejscach jest. Momentami są to takie sceny dość gdzieś tam w Roswell polecieli i jakąś dziurę tam odkopali, zaczęli tam szukać latającego talerza. Czasami to są naiwne sytuacje, ale do czego zmierzam? Do tego, nie. że ja wcześniej tego co do tego czego ja wcześniej specjalnie tak nie widziałem. że więcej, widzę kolejne pary różnych badaczy, którzy pojawiają się jako kolejni śledczy, najczęściej są to osoby, które gdzieś tam o coś może się w policji, czy gdzieś tam pracowały, zostały to do tego, żeby po prostu śledzić historię słów. Oni robią to, co powinno być robione, co tak. myśmy robili przez całe lata, wiesz, śledzą to, ale tam jest kamera, tam jest dron, rozumiesz, tam jest cała ekipa, której nie widzisz, bo to oni są widoczni. No więc jest właśnie, na, a na to są potrzebne pieniądze montaż. środki, oczywiście. Coś, dostęp do wszystkich świadków, nieświadków, ludzi, którzy coś znaczą w danej sprawie, wiesz, czy okaleczenie bydła, czy coś, to po prostu jest, jadą, witają się, no to jest taki schemat nie. Jedziemy teraz na drugi koniec Ameryki, bo tam mamy jakiegoś świadka. No i oczywiście, lecą, na to są więzy Tam ktoś ich wita, kamera zawsze stoi, gdzie trzeba. Bardzo profesjonalnie, bardzo się fajnie to ogląda. E, e, wiesz, no może powiedzieć, nowoczesne badania pod okiem kamery, jakie byśmy sobie my wymarzyli. No i to są właśnie ci nowi narratorzy, wiesz. Narratorzy e, e, ci niezależni, e, no niestety będą coraz mniej e, obecni, chociaż czasami, no widzę ce, ho, w tych odcinkach, ale jako komentatorzy, to Linda Molton oczywiście i tam jeszcze ze kilka takich nazwisk, nie, bo i, i potwierdzam to, co ty mówisz, po prostu, że tak, tak Zukałski, czyli ten Żukowski, no, bardzo a mi zaimponował mi bardzo, dlatego, że y, on postanowił poszukać tych, 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 tych rzeczy, które odpadły ze spotka kiedy się rozbił w Rozłę. Mhm. Wiadomo jest, że mnóstwo ludzi szukało Wiadomo jest, że wszystko, co, mia, co, co można było znaleźć, zostało znalezione, wywiezione, że Ziemia została przesiana, ale on doszedł do, do, do takich świadków i do takich przekazów, i do takiej dokumentacji, które pokazały dokładną mapę tego, w jaki sposób się to coś rozbiło. Okazuje się, że ono się rozbiło nie w jednym miejscu, a w dwóch rozpadło to się na dwa kawałki, i rozbiło się w dwóch miejscach. I Nagle uświadomił sobie, że jedno z tych miejsc nie zostało do końca przeszukane i że jest tam szansa, żeby coś odnaleźć. I teraz, gdyby on pojechał z łopatą szukać y, części latającego spotka, natychmiast by przyjechała jedna policja, druga FBI, i by mu to wszystko natychmiast skończyli. Jakiś prawnik, korporacyjny czy, czy rządowy i by mu skończyli tego typu wykopaliska. Natomiast on, jak gdyby nigdy nic, zwrócił się do stanu Nowy Meksyk o wydanie mu licencji na poszukiwanie szczątków dinozaurów. Tam w tym Nowym Meksyku nikt o tych szczątkach tam nie słyszał, że są, ale It jak jest wariat, words. który chce zapłacić za licencję, powiedzmy tam 120 dolarów, no to mu trzeba dać papier, niech sobie tam kopie i szuka szczątków dinozaurów. I dzięki temu, nie zwracając uwagi, tych organizacji rządowych tak, mógł po sobie kopać i szukać właśnie tego. tego... A, tego a widzisz w tym jak, jakiś e, polską krew, czy słowiańską krew tak, w tym tak, człowieku nazwisko? Tak, jego. jego no tak, ta kombinator się... swojego to takie po naszemu. No wiesz? więc właśnie, ale to jest już, to jest już drugie pokolenie. także On był policjantem. A, ale to to genu, w a później doszedł do wniosku, że to chce robić w życiu i mi, między innymi on najbardziej znany, zresztą do tej pory to bada. Jest on najbardziej znany z, z tych wszystkich takich tych przypadków, kiedy giną zwierzęta, wiesz, i tak. nie można znaleźć jeździć. I to jest krew. pokazywane też w jego odcinkach. To, to mi się podoba ogólnie, to jest fajnie, wiesz, to nie o to chodzi. Także to jest, no jest sporo policjantów w tym biznesie, dlatego że oni zostali przeszkoleni do tego. Wiedzą, jak hmm. zabezpieczać ślady, jak, jak pobierać odciski, wiele wiedzą, znają wiele innych rzeczy. Poza tym, jako byli policjanci, dogadują się z policjantami obecnymi, patrolowymi. Że jak gdzieś kopią, to ten policjant ich nie przegoni, tylko jak zobaczy, że ma do czynienia z byłym policjantem, to mu tylko powie, słuchaj, jak kopiesz, to rób to dyskretnie, wiesz. Ja nic, nie chcę o niczym wiedzieć, niczego nie chcę widzieć. Dlatego właśnie Zdukowski jest takim byłym policjantem, ale i Paul Laidis jest również byłym policjantem i parę innych osób w tym właśnie ufologicznym biznesie również jest, ma, ma związek. Z tak zwanymi organami. I tutaj właśnie jest raz. kontrwywiadu, także też ma. Tak, tak, nie, no to są to ludzie zawsze ze służb. Ja tutaj z bardziej tak. ze służb państwowych, różnego typu, czy śledczych, prywatnych agencji, ale tutaj chcę postawić znowuż jakby po drugiej stronie, wiesz, tej rzeczywistości, nazwijmy to kosmiczno-pozaziemsko-ziemskiej, te doświadczenia ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z rządem, a są ofiarami najczęściej tych wszystkich na przykład. Teraz jeszcze tego mniej od się porwań. Wróciłem do książki dawno temu wydanej przez Limbusa, moje ulubione wydawnictwo Mariusza Piotrowskiego, który teraz już trochę mniej wydaje. Jeśli po świecie, po Indiach, jest Bertarianinem, ale te książki jego, które wydawał szczególnie na początku lat 90., ta seria cała, miała setki chyba książek, to tam jest taka książka Michel Lavigne, Porwani porwani, tak, znaczy to polski akurat ty, ty, tłumaczenie może tam, no ale wiadomo chodzi, to polski tu porwani i przeczytałem tą książkę praktycznie chyba oddechy dechy do dechy, to nie tak, to ten format kieszonkowy, wiesz, to, to, to się tak czyta po nocach czy tam i powiem ci tak, że z tej książki, która ma bardzo ciekawą, do czego zmierzam, że, że jeszcze raz utwierdzam się w swoim przekonaniu, które wynika jednak z tych też badań takich terenowych, które prowadziłem w Polsce przecież przez, przez praktycznie prawie 30 lat, że najnormalniej w życiu ta skala tych wszystkich porwań i zetnień bezpośredniego stopnia, dosłownie porwań, jest tak gigantyczna. I ja nie mówię, że one są wszystkie zrobione wiesz, w dobrych celach albo w złych celach, bo y, raczej w tych tak zwanych dla złych celach to ewidentnie. Ale ta kobieta po prostu opowiada nie, nie tylko o swoim doświadczeniu w sposób bardzo wiarygodny, ale opowiada po prostu w ogóle o pracy z innymi ludźmi, którzy też jakby bo, bo prowadziła tego typu sesje, grupy, spotkania, rozmowy i, i, i charakteryzuje się niezwykłą taką swobodą wiesz, w opowiadaniu tego wszystkiego, co ludzie przeżyli i więcej systematyzacji tych wszystkich porwań. Wprowadza pojęcie powiedzmy bliźniąt, opisuje dlaczego co i wręcz opowiada o tym, w jaki sposób bo ona nawiązana. Ona, jak twierdzi, miała, on się nazywał hator, czy coś podobnego, ten, który był takim szefem tych, tych, tych wszystkich sekcji, które prowadziły badania nad nimi i nad innymi. To jest ciekawe, bo, bo tam jest taki element zaakceptowania w ogóle tego planu obcych. Wiesz, Do, dosłownie zaakceptowania tego planu obcy. Ona uznała, że, że, że żeby jakoś żyć i żeby w ogóle przeżyć, żeby miała dzieci, miała rodzinę, nawet córka jej pisała, że jest porywana również, że po prostu, żeby jakoś żyć, ona po prostu to zaakceptowała, podjęła jakby współpracę, rozumiesz, podjęła by współpracę z nimi do czego zmierzam po prostu i ta książka przemawia do mnie bardzo wiarygodnie no wiesz, to jest kwestia oczywiście mojego subiektywnego spojrzenia na to, bo przecież żadnych dowodów na to, że ona mówi prawdę nie masz, czytasz czujesz, że wiesz, ale zmierzam do tego, że z tej, z tej jej publikacji to jest jedna z wielu na ten temat po prostu widać wyraźnie ogrom tych porwań. Ogrom eksperymentów polegających na tym, że całe, całe hybrydowe pokolenie jest gdzieś wyhodowane, że tak powiem. Ona zresztą o tym mówi. Ona nawet potem zadaje pytania, po co to jest możliwe, że to będą chcieli zasiedlić Ziemię, Stawia różne hipotezy, że może oni po tych teraz resetach i tak dalej, wiesz. No, w każdym razie ta olbrzymia ilość tego, tych kontaktów pozaziemskich z, z ludźmi, którzy nie mają nic wspólnego z rządem jest według, jest, jest według mnie bardzo duża. Ja wiem, że ty masz do tego dystans, no bo jak to udowodnić, no to wolałbyś takie no, sytuacje, kiedy tu rząd coś mówi, no to yy, yy, Elizondo, czy ktoś, ja też I, przecież to uwielbiam. I, i, Nie ja wiem, że no? ja bym tak wolał, ja tylko po prostu <laughs> patrzę, patrzę na to z pewnej perspektywy, absolutnie patrzę na to z pewnej perspektywy i tu można popatrzeć na to również, jeżeli już chcielibyśmy popatrzeć na przykład z punktu widzenia, widzenia tych organizacji rządowych, w momencie kiedy taka uchwała, którą mają zrobić przejdzie, Wówczas będą się również musieli do tego ustosunkować, a więc przeprowadzić jakieś poważne badania na ten temat, co się wydarzyło, zebrać e, świadków i to wszystko nie może być ukrywane. Także ja mam nadzieję, ja mam nadzieję będziemy, wiedzieli, no to... będziemy wiedzieli więcej niż tylko opowieść jednej, dwóch czy tam pięciu osób. Na i, i, ten będziemy temat mieli na dodatek i, pod hipnozą. Tak. I więc ja tylko, ja tylko właśnie tak zauważ, że staram się w tej naszej rozmowie wskazywać i dociążać ten aspekt, wiesz, doświadczenia z IT, które ma całkowicie pozarządowy charakter, całkowicie poza tymi wszystkimi instytucjami, łącznie z tak zwanami naukowymi, dlatego po prostu, że uważam, że istnieje na szczęście ten świat, który nawet nie potrzebuje tych wszystkich, wiesz, udowodnień i on jest realny i to jest pewien rodzaj kontrapunktu dla tej potężnej machiny, jakim jest państwo, wszelkiego typu instytucje, w tym biznesowe które są do niego przyklejone i w ogóle autorytaryzm, który się kryje za plan autorytaryzmu nowego, który na ziemi ma być znowu implementowany, bo, bo my te autorytaryzmy trochę znamy. Jak się cofniemy w ogóle w starożytne czasy, no to sam wiesz, jak to wyglądało. Tam po prostu był, był król, był przywódca, on był silniejszy, zabijał innych i, i, i koniec. To po prostu... Tak, i te czasy podpowiadają nam znów, że tak jak ty mówisz i chciałbyś życzyłbyś sobie, żeby powstało coś niezależnego, coś, co jest tylko nasze, coś na co nie ma ten rząd wpływu. W momencie, kiedy coś takiego, o czym mówisz, nabiera mocy, natychmiast wchodzi w orbitę zainteresowania i jest rozbijane. Wcześniej to palono na stosie, czy, czy tworzono krucjatę, czy po prostu aresztowano, czy tak jak teraz opowiedziałem o scjentyzmie, i coraz bardziej o Mormonach, że oni stanowią konkurencję dla, nagle dla takiej organizacji, jak CIA, ponieważ oni również zbierają dane, mają świetną bazę i merytoryczną, ale także i tą materialną, mają serwery, mają mnóstwo pieniędzy, żeby to robić, i te dane zbierają i posiadają masę informacji konkurencyjnych dla CIA. A CIA chce być chce być królem. Ale dalej pierwsza. No, więc, jeszcze więc, więc znów, jeżeli cokolwiek to ktoś, coś takiego, kto jest właśnie ma, jest grand root, kto co rośnie y, z czegoś niezależnego i nabiera siły natychmiast w tym momencie, kiedy coś znaczy, y, wpada w orbitę. Zgadzam się z tobą, te moje wiesz, w sumie lata pracy. Ja, ja to moje 82 rok, kiedy to pierwsze przebudzenie, to już wtedy jeszcze polityczne, potem dopiero to duchowe, ale ten proces, o którym mówisz, jest tak potężny, jest tak silny, jest tak po prostu niesamowity, jak obserwujesz go, my mamy mniej więcej troszkę podobnych lat za sobą, więc my możemy, jakby to powiedział trochę może więcej, my możemy w jakiś sposób, wiesz, no nie wiem, który z nas jest starszy, to nie ma znaczenia my możemy zobaczyć z perspektywy, że tak to pracuje i teraz pytanie, czy my się poddamy w związku z tym, że ciągle wygrywa ta opcja właśnie utrącania prawdy, robowania ludzi, którzy patrzą się na karierę kosztem prawdy i wartości. Natomiast liczę na to i to jest to moja wielka nadzieja, że ta skala kłamstwa, jaka została im jakby zafundowana ludziom przez nie tylko te ostatnie 5 lat od II wojny światowej, kiedy sprawa z UFO była oczywista już, tak, dla ale również w ogóle całkowitej, zafałszowania całkowicie historii, łącznie z tymi wątkami starożytnych kosmitów. Że to jest takie gigantyczne kłamstwo, że jest szansa, że gdyby ono wyszło jakby na jaw trochę szybciej, oni też do końca nie są pewni, robiąc to w, w kongresie, bo to jest gra. Czy tak na pewno rozegrają wszystko po swojemu i będą cały czas skontrolować ten proces, bo jak się jakaś taka rewolucja odwali, oczywiście pokojowa, nie rewolucja, taka wiesz o co mi chodzi, to mogłoby wyjść na, taka skala kłamstwa mogłaby wyjść na wierz, że może by coś się wreszcie na, na, na rzecz wolności ludzi i tych wyższych wartości, coś się wreszcie udało jakby to być ugruntować, tak? I, I coś zbudować, a nie tylko ciągle przegrana, przegrana, przegrana. Co ktoś coś zbuduje, to przychodzi to plemię, rozumiesz <grym> i, 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 i łupi, i łupi. Jestem jak najbardziej po twojej stronie, jestem bardzo za tym, ale jestem realistą, nie sceptykiem, realistą, ponieważ w mhm. historii to się nigdy nie udało. Za każdym razem kończyło się to źle, więc nie widzę szansy, żebyśmy mogli stworzyć sobie swój własny Lala Lent, niezależny od jakiejkolwiek instytucji, czy takich, czy innych, czy religijnych, czy państwowych. One zawsze będą wszystko starały się przejąć pod własną kontrolę i widzieć, co, co, się, co się tam dzieje. Dlatego to będzie bardzo trudne, dlatego dzisiaj przedstawiłem to na przykładzie, co się stało z ufologią, jaką pamiętam jeszcze sprzed dwóch lat ona zniknęła odparowała a zastąpiły ją wielkie mainstreamowe media wielkie agencje wywiadowcze najczęściej wszystkie związane z pozyskiwaniem informacji i wielki biznes na dodatek czyli nihilnowi subsole jest ciągle tak jak było nagle całe to, to pole zostało Utracone i te książki, wszystkie, które ja posiadam jeszcze w papierze z dawnych tych wszystkich lat, one nie będą już dalej drukowane ani powielane. I to będzie jedyne, co zostanie po tej właśnie epoce, o której w tej chwili rozmawiamy. Ja nie jestem za tym, co nadchodzi nowe, ale musimy się z tym liczyć, ponieważ to wchodzi z butami, rozpycha się na boki i przejmuje teren. Dlatego dałem przykład pana Sekielskiego, który. Tak. Ja go nie pamiętam no to... jako ufologa, a dziś jest największym ufologiem III no, Rzeczpospolitej. Najciekawsze jest to, że wiesz, że przedstawiciel tej, tej redakcji był na naszej imprezie i. Zobaczył, myślę, że po, po raz pierwszy na oczy, że istnieje naprawdę silne środowisko i, i, i jest tradycja, jest gigantyczna praca wykonana. I zauważ, znaczy ja tam tego tak nie słucham na co dzień, ale chyba tam się nawet nie, nie zająknął, że w ogóle w Polsce spotkali się ostatnio dość bardzo reprezentatywnie w konsekwencji całe środowisko ufologów, co powinno no więc, każdego, no kto widzisz, nadaje no. w tej sprawie być, że tam ani B, ani M, rozumiesz, wiesz. A natomiast te TVN, style, które tam przysłał ekipę, i ta ekipa, która to filmowała, to nasze UFO forum, 17 od tej świlnicy. E, bardzo życzliwi nam w e, naszej sprawie przecież realizatorzy, z tobą też przecież nakrywali, prawda, materiały. No to widzisz, że się nie pokazał się żaden, prawda, reportaż, tak? Nie pokazała tak. się żadna, żaden materiał. Oni nagrali tam chyba, nie wiem, z 10 godzin, mieli materiał wyjściowego, chcieli zrobić kilka minut, mogli zrobić wszystko i nic nie poszło. Bo, bo nie jeszcze. było nic do ugrania. Po prostu tylko dlatego, że no, nie, 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 no, nie, nie przepuścili ich materiału. Tak, o no, więc... no to chodzi. Oni zrobili co mogli. To była prywatna historia. Oczywiście. Pasuje, oczywiście. Pasuje, wiesz. Mm -hmm. I Pane to ci chłopaki. pokazuje, jak, jak najbardziej szlachetny ruch, jak bardzo jest słaby w zderzeniu z tymi trzema potęgami, które, które tu wymieniam i które staram się uświadomić, że w takich czasach żyjemy i, w, i musimy w ten sposób patrzeć na ufo i brać to pod uwagę, co się rozgrywa. Na naszych oczach. I dlatego nieoczekiwanie UFO wkracza do polityki. My się ucieszymy, że UFO będzie uznawane przez polityków, będzie oficjalnie uznane, że rzeczywiście istnieje, że istoty pozaziemskie istnieją, że cywilizacje pozaziemskie nas odwiedzają, ale to oznacza dla nas więcej problemów tak naprawdę w którymś tam momencie. Tak myślę, bo do tego to zmierza. Ale, ale, ale absolutnie. O to, kto ma tym rządzić? Absolutnie mam podobne zdanie, że to niebezpieczeństwo istnieje i też parę lat temu już się zorientowałem, że tutaj coś jest nie Halo już po 17 roku, szczególnie po tym wy wywiadzie dla New York Times, Elizondo, prawda, bo to był taki pierwszy mocne uderzenie. Natomiast cały czas wiesz, no liczę na to, że, że pewne, znaczy, może tak, jest. Dowodem, że tak jest, jest to, że ci, którzy są poza Ziemią, którzy jakby zarządzają tą całą sytuacją, z jakiegoś poziomu, oczywiście przy pewnej swobodzie względnej tego, co tu my możemy zrobić, no, chcą tego dokładnie, co się teraz dzieje. Czyli, krótko mówiąc, w no chcą tego, co tu się dzieje, czyli gdyby oni mieli jakieś inne zapatrywania co do wartości, jakie powinny być wśród ludzi tutaj w jaki sposób, nie wiem, propagowane czy, czy upowszechniane, to kolejny szwindel, który nam się szykuje, z jednej strony to jest ujawnienie prawdy oczywiście, a z drugiej strony to jest przygotowanie nowego szwindla, to jest tak samo jak spora część aparatu państwowo-partyjnego z czasów PRL-u, dzięki okrągłemu stołowi, znakomicie zaawała się na awans, wiesz, w trzeciej Rzeczpospolitej. Tak, tak, I oczywiście. wbudowała się pięknie w ten system, który okazał się system jeszcze bardziej w sumie takim, no, złodziejskim, chociaż tutaj ludzie mają telewizory, samochody, laptopy, jakieś tam pobudowali niektórzy, warstwa jakaś średnia mała powstała, no to wiadomo, jakim to było kosztem, ile mogliśmy zyskać, gdybyśmy nie, nie pozwolili się dać okradać i gdyby te tak zwane elity przywódcze, po prostu myślały o, o, o własnym narodzie, a nie o tym, żeby swoje potrzeby zaspokoić, a, a sprzedać prawie, prawie całą Polskę. No to, to teraz jest tak samo, czyli, krótko mówiąc, też prawdopodobnie pomyśl sobie, przynajmniej daję wodze wyobraźni, nawet w tych prywatnych kontaktach, bo nie chcę tutaj powiedzieć, że ludzie są dobrzy, a władza jest zła. Też nie chcę w ten sposób, wiesz, to nie o to chodzi. Ludzie są dobrzy, ja tak wcale nie rozumiem, tu chodzi o mechanizm, że, że teraz pomyśl sobie, jak dojdzie do jakichś kontaktów, gdyby doszło, to jaka część ludzi po prostu widząc szansę na swój awans, tak, bo czasami z niebytu, no bo czasami z niebytu, ile osób skusiłoby się na to, żeby na przykład, nie wiem, pierwszy na księżyc albo wycieczkę po Układzie Słonecznym, albo będziecie mogli tam jakieś, damy wam jakieś rzeczy, tak, zacznie się, jak się, jak się spojrzy na, na te cechy charakteru, które są w tym naszym generalnie społeczeństwie, a w środowisku naszym niedużo będzie chyba lepiej, to w gruncie rzeczy zacznie się też taki swoisty wyścig szczurów, kto tam pierwszy się dorwie do jakichś synekur, które wynikają z kontaktu z pozaziemskimi, czyli czy, czy, czy widzisz podobny problem? Tak, no, oczywiście. Człowiek pozostaje tylko człowiekiem. Lata mijają, człowiek pozostaje taki sam. Ew ewolucja nas za bardzo nie dotyka. Nie jesteśmy wcale lepsi od tych, którzy byli w starożytnym sumerze. Także nie, nie Przypomnę mam złóce ten jeszcze raz ten mem, jak już kiedyś tu to kiedyś w tych matrixach sązaju to żeby pokazywali, on jest dla mnie nieśmiertelny, jak na w zdjęciu, wiesz, masz takiego super człowieka, tak? Białego, no i masz tego goryla takiego, wiesz też, w tych tych wszystkich, no jak to gory ogłosionego, no i tylko jeden napis nie, bo jeden jest podobny do drugiego posturą, nie, no dwa lole różni nas tylko milion lat i ewolucji. No więc właśnie. Dlatego no, to jest I ciągle za się mało się czasu, żeby człowiekowi rozum, rozum, rozumu przybyło. Ciągle czegoś szuka, ale to, co jest niezmienne, to zawsze będzie dbał o ten swój własny interes i po trupach będzie się wspinał tam, gdzie, by, gdzie mu uważa, że będzie mu lepiej. Także możemy być szlachetni, ale generalnie większość ludzkości jest taka, jaka jest. Musimy to zaakceptować. Ty Mając do czynienia z tyloma ludźmi, wiele razy spotkałem się z takimi, którzy na pewno pojawiali się, patrząc, czy da się coś na tym ugrać, a jak nie, no to znikali, przestało ich to nagle te tematy interesować. Podobnie. Podobnie jest z tymi szlachetniejszymi cechami. Iluż to ludzi, prowadząc taką działalność jak ty czy ja, iluż to ludzi, którzy życzą ci jak najgorzej, człowiek spotyka w normalnym życiu, jakby sobie tylko uprawiał ogórki, już nigdy by nie spotkał kogoś takiego. A tak, to momentalnie dowiaduje się, co ludzie o nim myślą, co tak, mu życzą, gdzie go, w którym więzieniu go posadzą, jak tu dopadną. Bo, bo, wiesz, potrafią też stracić. Jest Różne rzeczy się dzieją. także niesamowite. niesamowite to jest. Dlatego mówiąc o ludzkości, o kondycji ludzkiej, kiedy ktoś mi mówi, że trzeba coś zrobić dla dobra ludzkości, ja tak się zastanawiam, czy... czy zaraz, zaraz, zaraz może spokojnie. To to jest to, już. to. Już, już tylu takich, tylu było chętnych, żeby zrobić tej ludzkości dobrze, że... Lepiej może ten następny krok, żeby było dobrze wykonać, znacznie, znacznie ostrożniej, powstrzymać się, spowolnić to wszystko, a nie pędzić na złamanie karku. Ale to też właśnie zmienić te reguły, wiesz, gry między sobą, bo pamiętasz, nieraz przypominamy te słynne takie to chwila, że władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie i tak wspomniałem dzisiaj o tych tak zwanych elitach, powiedzmy, solidarnościowych, prawda, które doszły do władzy, czy również tych NZ, NZ też, przepraszam, część tych ludzi pamiętam z tamtych czasów, bo też prowadziłem dialogi gdzieś tam, no to wiesz, nie wszyscy oczywiście poszli w taką typową korupcję taką już taką bezczelną, jaką mamy okazję obserwować przy Europośle, który tutaj te kilometrówki nabijał. Zresztą bardzo pomysłowo, bo się okazuje, że jeszcze nie ma rozprawy sądowej, ale prokuratora tam już coś ustaliła i poszło do mediów gdzieś tam bokiem, że, że między innymi, wiesz, żeby wykazać te kilometry, żeby gdzieś około miliona sobie wziąć do kieszeni, to wykazał, że, że traktorem, prawda, jechał do Brukseli, a, a drugim razem motorem ktoś odszukał rejestr Rejestracyjne, wiesz, no, były podane dane rejestracyjne pojazdy, wiesz, wyszło na to, że dużo tych pojazdów było, kiedy ten europoseł jeździł tam i z powrotem e, się okazało, że jeden z pojazdów, w którym jeździł to był po prostu traktor, nie? a drugi to motorynka chińska. Ja to wszystko wierzę <laughs> w płytkę. Naprawdę, to nie ma. Naprawdę. Przecież to świetne. lecą, memy cał... lecą po całym internecie. Oczywiście, jak ktoś się stanie zarobić, to dlaczego nie? Tak, tak to bo wygląda. Bohater, rozumiesz, podziemia. I dlaczego zmierzam? Bo oni kiedyś byli bohaterami. Kiedyś zrobili dużo wartościowych rzeczy. Ja patrzyłem na nich z podziwem, po prostu uczyłem się od nich. Wychodziłem koniec końców z organizacji, która była reżimowa i przechodziłem na ich stronę. To nie było takie proste. Oczywiście, starając się, wiesz, no i dzisiaj widzę, że tam y, pamiętam uczciwych ludzi tutaj też trochę w tej Solidarności się okazało, że zostało, ale po prostu jak tam byli kombinatorzy, to i w tej, teraz się okazali że są kombinatorzy i tak. władza właśnie korumpuje. Oni byli kiedyś w porządku, po prostu władza je skorumpowała i no i masz tu placę. i ty mówisz, ludzie są, tacy są, no gdzieś trzeba I... szukać wiary w ludzi, I bo tak. I ta tutaj to... trafiłeś taką bardzo, bardzo, się... bardzo dobrą strunę, strunę, dlatego że, i ona interesujący sposób rzęczy, dlatego że my często takie rzeczy nazywamy tam, że to jest ko teoria konspiracji, bo ktoś konspiruje, prawda? stara coś, się coś zrobić, coś wymyśleć, wymyśleć jakiś spisek, żeby coś osiągnąć i gdzieś się dzieje coś mrocznego za naszymi plecami. Gdy tymczasem my używamy złego terminu. To nie jest teoria konspiracji. To się nazywa tak naprawdę parapolityką. Parapolityka polega na tym, że istnieją najrozmaitsze układy i punkty odniesienia, które wpływają na działalność ludzi. I tutaj, żeby wrócić na forum ufologii naszej, to o którym powinniśmy rozmawiać, to jest, jest dobry moment, żeby przedstawić to, co się wydarzy w najbliższym czasie na tym przesłuchaniu w kongresie. Tam się ma pojawić nowy sygnalista, a w zasadzie o. nowa sygnalistka, nowa pani Gwizdek. I już ją pokazuję, jak ona wygląda. Tak, tak, nazywa, rano, się, nazywa się... O, musisz mi pozwolić... pozwolić. Po... Nie dałem Ci, jeszcze nie, raz no... spróbuję. Nie, nie dałeś. Pobra, mi, ale... A nie, bardzo Cię proszę. Teraz już jest. Bardzo Ci Dziękuję. Już wchodzimy, tak jest. I znowu muszę się rozpoznać, tak. gdzie ja to mogę zrobić i w jaki to sposób. Okej, okay, tutaj mamy na zaawansowanych. Już, już jestem. I chyba tam już coś widać. Tak. Sara Gam. Sa to jest Gamm. pani Sara Gam. Taka tak, młodziutka jest, jest... w miarę, tak. Nie wiem, teraz to kobiety jest, tak, w ogóle tak, młode to... wyglądają. Mm -hmm, no, dzisiaj już trud, bardzo trudno powiedzieć. Z... Tak, trudno. W kwestii, w kwestii wieku. Więc tu już jest napisane, kim ta pani jest. W eee. najbliższy, najbliższym czasie będzie sygnalistą. Jej początek, jej kariery jest bardzo interesujący, ponieważ ona zdążyła załapać się jeszcze na program Stargate. Stargate, eee. czyli tam, gdzie pracowali, w którym prog tym programie rządowym, czy... pracowali wszyscy zdalni postrzegacze wszyscy słynni no, zdalni no, postrzegacze. Oni pracowali, i ona była wśród nich. Ona dziś rozmawia z aniołami. Można sobie rozmówić, zamówić sobie nawet z nią rozmowę na temat, ona przepowie przyszłość, 75 dolarów na godzinę. Ale ciekawe jest to, że pracując właśnie dla programu Stargate, kiedy Stargate został przejęty przez prywatną firmę SAIK, ona przeszła razem z tymi ludźmi z programu, przeszła do tej firmy i pracowała przez wiele lat właśnie dla tej, dla tej firmy SAIK. Następnie utworzono, przed, zanim utworzono jeszcze ARO, utworzono taką specjalną organizację, która się nazywała UAP Task Force i przewodził mm -hmm. niej, tej organizacji niejaki Jay Stratton, a Jay Stratton wynika z książki Lou Elizondo. Był głównym szefem Elizondo <grym 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 i był głównym i szefem tej pani. Także zaczyna Chyba. nam się ta rodzinka i ci Bo wszyscy znają. Ujawniać. 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 Widzimy, okay. m, przepraszam, widzimy je, widzimy je już na wspólnych imprezach. Jay Stratton właśnie bardzo mocno pozazdrościł y, sukcesu Lou Elizondo i już pisze swoją własną książkę na temat UFO. Jestem pewien, że będzie bardzo ciekawa książka, ale tak to wygląda. Ci ludzie są ze sobą właśnie bardzo mocno powiązani i ta pani była również dziewczyną człowieka o którym kilka razy tu wspominałem nazywa się Mike Hank's. Mike Hank's prowadzi jedną z najlepszych stron ufologicznych w Ameryce. Jest znaną postacią w ufologii, która cieszy się bardzo dobrą opinią. No ale to była jego dziewczyna, znają się bardzo dobrze Mike Hank's. W przerwach w swoim ufologicznym życiu gra na gitarze, występuje ze swoim zespołem, tak? I teraz na początku września odbył się taki dość Interesujący festiwal, który był organiz, organizowany w Utah. Między innymi był tam Michael Hanks, grał na gitarze i był taki, zrobili sobie coś takiego, coś w rodzaju takiego jamu, gdzie różni inni muzycy się do tego podłączyli. Tak, taki na gitarze, wydżem, tak. Tak, wydżem tak. tak. I na gitarze rytmicznej grał ten Jay Straton, jej, szef wow. tej pani i szef Luelli Także znów ta rodzinka zaczyna się zapełniać nazwiskami. Także tak to właśnie wygląda. Zawsze Mamy jest tutaj... jakaś historia. I, tak, i zawsze ja jest to, jakaś to historia. I to, właśnie na, I to właśnie nazywam parapolityką. Tu nie ma teorii konspiracji, że oni coś kombinują, konspirują. Oni są po prostu kolesiami. Ale oni to jest się mają i coś absolutnie koordynują, żeby jakiś pomysł. Czasami się spierają, czasami się kłócą, ale tak jest wszędzie, tak. ze wszystkim i nigdy A nie mają. A tym wszystkim naraz szefuje pan Melon. Także. To jest człowiek, który koordynuje całą amerykańską polowizję. Ostatnio w programach Mel tych, co ja oglądam, tych nocnych, bo tu, tu będę raportował co jakiś czas, no to, to właśnie jeden z programów to wiesz, Melon obok Elizondo, idą sobie razem, tak? I muszę Ci powiedzieć, że bardzo często spotkałem to już we dwóch programach albo w trzech. Kiedy się tego ktoś z rozmówców, bo tych rozmówców sporo tam się w tych programach zawsze uzbiera i, i wprost mówią, że takim twarzą, takim teraz czołowym bojownikiem, powiem po naszemu, dobra, tak jakby czołowym bojownikiem w sprawie właśnie prawdy o UFO jest Luis Elizondo, tak? tak? Czyli to też jest jakaś taka gra, widać, że drużyna, drużyna tam się fajnie uformowała. Możliwe, że ten, ty powiedziałeś, że ten właśnie Melon jest... Taki, e, taki właśnie, no, że ważniejszy jest, że on to wszystko ustawia i, i rolę rozpisuje, ktoś musi być na wierzchu, ktoś trochę z tyłu, e, no, takie są w ogóle reguły gry, w ogóle jeśli chodzi o... Rodzina no, Melonów, to jest, jest, ten... tak. Proszę, Rodzina wiesz, Melonów jest jedną z najważniejszych w Stanach, dlatego on reprezentując swoją rodzinę... Właśnie. Właśnie. Prowadzi pewien bardzo istotny wątek, który z takiego zabawnego dwa lata temu cały czas o tym mówimy. Dziś trafia na wokandy, dziś będzie lada chwila ustawa, będą poważne instytucje, i nagle okazuje się, że gdzieś rzeczywiście jest spodek, i to jest poważna rzecz tak ale wiesz co zatrzymam się bo pokazałeś osobę z tymi dystynkcjami które tam od razu było widać i, i hunter tam było czekaj ghost hunter tak przykładowo tak, tak, e, e, czy tam e, psy, f, no te f, fenomeny tam psychiczne czy tam e, właśnie te powiedz mi e, to byłoby duży e, duże, duża jakość nowa że, że się uda taką osobę z taką przeszłością z takimi też dzisiaj zawodem płatnym, zresztą, że taką osobę można powołać jako. Osobę, która ma świadczyć jako świadka. Dla mnie to jest po prostu jakiś szok po prostu, bo w Polsce gdyby ktoś taki się pojawił z taką właśnie, a są osoby, ja znam osoby, się znakomitą, powiedzmy osoby od prekognicji, która świetnie sprawdza się w usługach osobistych, a nawet w ogólnych tych takich pewnych projekcjach nigdy się tak naprawdę poważnie nie pomyliła. Ma duże umiejętności jeśli chodzi o tak zwane wglądy, tak, ale żeby ta osoba mogła stać się jakimś wiarygodnym świadkiem w jakiejś prawie, wiesz, publicznym, gdzieś tam w Sejmie, to po prostu jest jakaś, jeszcze to, to w ogóle jest jakaś... Tak. To, no. jest, Polska, z to, nie, nie, to jest Polska... to Zdaję sobie z tego sprawę, ponieważ... Nawet przy książce Elizondo, którą uważam, że jest dobra, to nie jest wybitna książka, ale to jest dobra książka. To jest książka, którą warto przeczytać. Myślę, że jeśli ktoś nie miał pojęcia żadnego ufologii, kiedy ją przeczyta, zorientuje się we wszystkich aspektach. Lu Elizondo, Człowiek z wywiadu jest osobą niezwykle inteligentną. Kiedy słucham jego wywiadów, a regularnie słucham, ponieważ teraz jest rozkwitywany, jest imponujący. On po prostu potrafi zaimponować wiedzą, refleksem, zasobem informacji i tym, w jaki sposób sam potrafi rozgrywać pewne sytuacje, trudne sytuacje, bo ci dziennikarze zastawiają na niego pułapki. On z nich potrafi zawsze wybrnąć. Więc jego osobowość jego wiedza jest imponująca nie można go nie doceniać natomiast tu chcę wrócić wiele osób w Polsce szydzi z niego szydzi z tej książki uważając to za jakąś tam głupotę stek bzdur jakiś chaos myślowy nie książka jest niezwykle precyzyjna na przykład co ja odkryłem ostatnio bo tu państwu czytam na moim kanale odkryłem taką historię padło jeden raz nazwisko Jamesa Clappera. jest to generał wywiadu amerykańskiego i w którymś momencie w tym, na tej drabince władzy, on był właśnie szefem Elizondo. I mhm. James Clapper, nikomu prawie, że to nic nie mówi, ale przypomniałem mhm. sobie, że kiedy David Grash występował przed kongresem, zeznawał przed kongresem, patrząc na niego, po prawej stronie siedział sobie George Knapp, ten dziennikarz z Jeremy Corbellem. Tak, tak. Następnie siedział główny, były główny inspektor do spraw wywiadu. Następny, a po lewej stronie, w kąciku, sobie siedział James Clapper. W garniturku, niepozornie, ale to był generał wywiadu, który kiedyś trząsł amerykańskim wywiadem. Zwłaszcza za czasów Obamy. Więc to człowiek nie byle jaki, i on tam się pojawił tylko dlatego, żeby powiedzieć. Halo, ja tutaj jestem. jestem. Jak macie jakieś pomysły, to pamiętajcie, że ja tutaj jestem. Nie wychodźcie, pod ja, ja nie wychodźcie tym... za was no, tak za Ja, ja e... tutaj kontroluję tą sytuację. Dokładnie... Warunki brzegowe, warunki brzegowe. Także, także z tej książki mnóstwo rzeczy się można dowiedzieć, czy skojarzyć, wiele, wiele rzeczy i jest to niezwykle interesująca przygoda. Także my mam zachęcamy, nadzieję, że... żeby w ogóle słuchać i ile, ile tej książki przerobiłeś na polarax. No na razie to jesteśmy przy czwartym rozdziale, jeszcze jest 21 rozdział. Próbuję no, na razie tak nie, śpie, nie, śpieszę się, nie śpieszę się rozdział tygodniowo. Teraz, ponieważ niektórym się to podoba, może przyspieszę do dwóch rozdział, rozdziałów tygodniowo. Po prostu nie chcę, żeby to było chaotyczne, żeby to było w miarę jeszcze takie. A spokojnie dobre. potem trzeba to przetrawić, tak. Ja też właśnie nie, muszę teraz czas znaleźć nie, nie, nie robię teraz, nie mówię teraz o tym, żeby, to, żeby tą historię specjalnie reklamować, ale mówię, że jest to, jest to okazja, żeby zapoznać się z czymś w ufologii, o czym teraz się cały świat mówi. I co jest no tej i wiesz to pomyśleć, że dużo brakuje się ustawia Pewne spojrzenie na, na wszystkie przypadki, jakie się dzieją dziś wokół nas. Trochę zaczynam żałować, że w tych negocjacjach z Luisem Elizondo byłem taki dość rygorystyczny. Tak, to był, trochę, byłbyś, O, to było. Też były takie Twoje opinie, jeszcze, że no wiesz, ten gość jest taki trochę dziwny. E, to zachowanie ja tak tam. A twoja intuicja wiesz, była bardzo dobra. Przy negocjacjach natury finansowej były. Nie chodziło o wysokość, są tylko o pewne zasady i, i koniec końców te drogi się rozeszły, bo, bo no, kto wie, czy by, czy by nie przejął. Faktem jest, że. Że w tym czasie, kiedy był Harmonia Kosmosu 2023, to Louis był, był w Wielkiej Brytanii, w Europie był, tak? Były te zdjęcia tak. z Paryżu. Pamiętam, bo na Facebooku jego konto, tam gdzie żeśmy podglądali, czy się nam wyświetlało i, i widać było, że mm, y, nawet chyba, bo korespondowałem głównie przez Asię, ona zna bardzo dobrze angielski, lata spędziła na zachodzie i, i tam zdaje się, że odezwał się może dwa, trzy miesiące temu, coś tak, jeszcze tak kurtuazyjnie. Będę musiał poprosić Jest, ją, żeby. Ja go tak... tu troszeczkę, jego wytłumaczę i siebie wytłumaczę. Ja byłem na spotkaniu z nim w 2018 roku, czyli bardzo wcześnie po tym sensacyjnym jego wyznaniu na temat te, tego programu ATYP. Mm -hmm, mm -hmm. I teraz to była taka dziwna sytuacja. On się pojawił na y, spotkaniu Mufonu w Filadelfii, przedstawił się, opowiedział bardzo krótką historię i na drugi dzień miał mieć dłuższą prelekcję. I on po prostu uciekł. Jeszcze przed prelekcją był, i potem nagle uciekł. I to nie dla ze strachu, czy stremy, czy z czegoś innego. Nie należy zapominać, że wszystko, co obecnie mówi ten człowiek, każde słowo jest zaakceptowane przez Pentagon. Każda historia, którą on opowiada, musi mieć aprobatę Pentagonu. Y, 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 wiesz co, hipotetycznie przecież nie uczestniczyłem, powiedziałbym tak, na pewno jest to efekt jakichś negocjacji. To nie jest tak, że oni mu napisali: wiesz co, możesz powiedzieć to i to, a on tak jest, panie generale. Według mnie tak w ogóle to nie pracuje. On po prostu dziś ten, złapał ten status, wywalczył sobie, to nie tylko on, tam jest cała grupa, oni sobie wywalczyli to. Taki status musimy więcej powiedzieć, wiesz, za każdym razem to są negocjacje, za każdym są tu przetargi i, i przeciąganie linii. Ja pamiętam, wiesz, ja przepraszam, tak sięgam przez to swojego życiorysu, bo on tylko obejmuje jakąś tam skromną. No, znaczenie bardzo małe polityczne, i jakby ta gra, która toczyła się w ruchu studenckim. Wiesz, kiedy ja w niej uczestniczyłem, lata 80. powiedzmy, no to pamiętam po prostu, jak to czasami ja byłem takim, który się wyrywał wiesz przed szereg dosłownie, ja byłem tam no, przy mnie do wojska wysłali, gdzieś tam naprawdę byłem tam szturchany mocno w czasie studiów, właśnie i też jak ja, ja, ja się ich nie pytałem o zgodę. Ja po prostu no, starałem się o się być rozsądny, bo też nie o to chodziło, żeby mnie wyrzucili na zbity pies bo chciałem tych ludzi w ramach tego. Tego zrzeszenia na Uniwersytecie we Wrocławiu szerzej i przekonywać do dialogu z opozycją, wiesz, ale pamiętam po prostu, że jak ja przekroczyłem pewne, według nich, jakieś reguły gry, to skończyło to się wojskiem, tak? Krótko mówiąc, odesłali mnie ze studiów, z kontaktu z młodzieżą akademicką, byłem wtedy studentem na filozofii czy roku i normalnie dostałem bilet, wiesz, nikt nie dostaje biletu, wiesz, jako student, no ja dostałem, no bo przedprikaz, no potem się nawet dowiedziałem, kto personalnie i tak dalej, no chcieliśmy ci trochę za dużo podskakiwałeś, uznaliśmy, że po prostu trzeba cię odsunąć, rozumiesz, jak to się tak. odbywa, więc tutaj, według mnie, to, przepraszam, to jest taka sprawa, kiedy ja sobie, ale te mechanizmy są uniwersalne. Ono, bo mogę na małym szczeblu i na wielkim szczeblu, są bardzo podobne. Tak, Rozumiesz, ale wiesz, ja, ja to. Też, ja tak ja też mogą utrącić zaraz. Oczywiście, też mogę ale ja... przesadziłeś. Tak, nie chcę przez to powiedzieć, że ja jestem nim zachwycony. Że no, och, jaki fajnie. to wspaniały jest ten analizant. Ja chcę przez to powiedzieć, że wiedząc, no, że kim był, dla kogo pracował, jaką funkcję pełnił, i wiedząc, że jego słowa, wszystko co mówi, jest w jakiś sposób ustalone z Pentagonem. To oznacza, że wszystko co powiedział, można go trzymać za słowo. To nie to, że coś tam sobie powiedział. Jeżeli opowiedział o tym, że wiedział o Roswell, dowiedział się o Roswell, że widział szczątki z Roswell, że wiedział o tym, że są przejęci, przejęte jak, jak, jakaś ta nieludzka y, y, ta, y, jakaś biologiczna istota. Że coś to zostało zwanie. przejęte. I w tym momencie można go trzymać za słowo. To nie jest jego fantazja, to nie jest coś, co zasłyszał, podsłuchał, dowiedział się z radia, wyczytał w książce. On nad tym pracował. I dlatego według mnie ta książka jest cenna, ponieważ to, co on mówi, możemy go trzymać za słowo i w pewnym momencie wykazać, że albo kłamał, albo... Albo, powiedział e... prawdę. Znaczy, wiesz co, tak, znaczy według mnie on się nie pytał ich o zdanie, on po prostu tylko wyczuwa pewne rzeczy, może powiedzieć pewne nie, bo jest pewne wyczucie, bo jest to duże, ja go też chwalę, jest duża odwaga, natomiast spodziewam się, że za jakiś czas, jak może przekroczył pewne granice, coś złego mu po prostu zrobią, może nie w sensie fizycznym, ale znajdzie się jakiś demaskator, coś wymyśli z jego życiorysu wiesz o co mi chodzi, że nie, nie pamiętam tak. sytuacji, gdzieby coś wiarygodnego wyrastało, z tej naszej przestrzeni. To dotyczy też polskich przypadków, które, które, wiesz, niektóre z najważniejszych, które badałem, ale też tego, co udaje mi się obserwować za granicą. To nie ma takiej historii, która by wyglądała na początku bardzo wiarygodnie i była wiarygodną. I była według mnie wiarygodną, że potem po prostu nie została po prostu utrącona i w jakiś sposób, wiesz, zde, z, jak to się mówi, zdezawuowana, tak? I dlatego tak. też spodziewam się po tym jego wejściu, prawda, takiej fali topowej, jak wszystko w wszechświecie jest falowe, że pojawi się moment po prostu takiego uderzenia w niego. I, i pewnej, pewnej, pewnego dołka, i potem za jakiś czas znowu ktoś inny wypłynie, i tak samo jak wspomniany ciebie, dzisiaj przez ciebie Grir, Steven Greer, po prostu, który był absolutnym jakby twarzą tych wszystkich działań, prawda, dysklorze, wiadomo w jakich latach, no dzisiaj jest tam gdzieś na marginesie tak, i, i, to i to wiesz, tak samo i z nim może być. No, dokładnie, oczywiście. Niemniej mniej jednak. Yy, yy, ze względu właśnie ze względu na jego funkcję. Dla mnie istotne jest to, że można. Po prostu, że, że to, co, to, co on mówi, jest to już w jakiś sposób sprawdzalne, że można go z tego rozliczać. W jakiś sposób. I tak, tak, nie, i to z całkowicie się zgadzam, bo ty pokazujesz ten, ten, ten cały mechanizm, że daje nam pewną mandat wiarygodności całej naszej sprawie i pod tym względem to wszyscy się cieszymy, popieramy i, i wierzam dokładnie takie same na ten temat zdanie jak ty, tylko wskazuje na to, że za niedługi czas ktoś będzie musiał z drugiej frakcji uderzyć, bo, bo gość tyle napracuje na, na, na wiarygodność tematu, że druga strona musi coś odwinąć, żeby, żeby ograniczyć wiarygodność tej historii, mimo że według mnie absolutnie jest wiarygodna. Tak. No i właśnie taka była ostatnio sensacyjna jego wypowiedź w tych wszystkich spotkaniach i programach. Między innymi jest taki popularny program Need to Know. Jest to dwóch znanych w Ameryce i myślę, że już na świecie ufologów. Jeden się nazywa Ross a drugi Bryce Zabel, autor książek. Także obaj, obaj są niezwykle aktywni na tym polu ufologicznym. Zaprosili sobie Elizondo. I ponieważ ostatnio wybuchła taka sensacja, ponieważ y, poszukuje się, kto w takim razie w Ameryce, w jakichś tam ostatnio rozgrywanych historiach w ogóle jakąkolwiek wiedzę mógł posiadać na temat pozyskanych pojazdów UFO, na temat spotkań z UFO, tych wszystkich informacji, do których inni nie mają dostępu. I nieoczekiwanie padło nazwisko Dicka Cheney'a. Że Dick Cheney. U, mógł, mógł... Tego, wiedzieć... który był architektem ataku na Irak, przypominam. Ta, dokładnie By... tak, dokładnie tak. Tu nawet zaraz może, jak ktoś będzie. No, też spodziewam się, że to ja pokażę jego zdjęcie, jak pan Dick Cheney. Tak, Gdzieś było na... w jakimś filmie też o nim, wiesz, ja tak konfrontuję te informacje twoje z tymi filmikami. I też mi się wydaje, że ten Dick Cheney, tak samo jak ten, no, jak się nazywa ten. od... A. O, tak, to jest jego postać On już nie, Chaney, nie żyje. który miał, który miał przezwisko Dart Vader. O! Że <grym> tak. to był Dart Vader amerykańskiej polityki. I, I właśnie, że on, tu jest jeszcze może jakieś jego jedno zdjęcie. A słuchaj, pamiętam, I też mi się wydaje, że. No, o. I teraz właśnie jest sytuacja taka, że zapytano, zapytano o to Grasza. Ja tu momencie, który tu muszę znaleźć szybciutko, bo żeby się nie pogubił tych rzeczach, które ja tutaj posiadam? Ja przypomnę, że jak dobrze pamiętam, ty szukaj, Dick uh -huh. Cheney był e, sekretarzem obrony w czasach e, 9-11, tak. więc e, hmm. można powiedzieć, to jest absolutnie członek frakcji, <gryw> czarnej frakcji i, i, i widać, jak miał o kosmitach wiedzę i tych tajnych projektach, no to reprezentuje niestety, <gryw> reprezentował na bank tą czarną frakcję. No. Tak, także tutaj nie wiem, krótki filmik tego. I, i będzie. To oczywiście po angielsku. Ja potem to szybciutko przetłumaczę czy opowiem. Oś mi o to obejrzymy. Widzę że tutaj te. To... Głosu nie ma, ale obraz jest. Nie ma głosu? Nie. O. Ciebie słyszę, tam nie słyszę. O, nie ma głosu, nie chcę przekazać głosu. To ciekawe. No trudno, Marecz to będziemy się. się dalej uczyć, będziemy szukać bardziej, jak te multimedia sprawować. To jest właśnie wywiad, który robiony. robi. Po lewej stronie jest Bryce Abel, po prawej Ross Ros poniżej, wiadomo, Dick e, e, Lizondo, I zapytali go właśnie obaj ci dziennikarze o Dicka Chaneya. Z tego powodu, że wybuchła swego rodzaju sensacja, mianowicie taka, że jest taka gazeta w Stanach jedna z nielicznych gazet, które są gazetami niezależnymi. Jest to gazeta, która nosi dziwny tytuł, nazywa się US Highway. Niejaki mm -hmm. człowiek o nazwisku Kern prowadzi tą gazetę. I on dwa lata temu rozmawiał, przeprowadził wywiad z Davidem Graszem. i wówczas on również mu zadał pytanie, kto jest człowiekiem w Ameryce, kto zna wszystkie tajemnice, między innymi tajemnice UFO. I grasz miał mu powiedzieć, że Dick Cheney ale potem doszedł do wniosku, że za dużo powiedział, zadzwonił do tego kerna i powiedział mu: Słuchaj, wywiad jest w porządku, przy autoryzacji, ale nie wymieniajmy tego Dicka Cheney'a. To jest za grube, ja mogę mieć kłopoty. I on tego nie wymienił. I nieoczekiwanie jakieś trzy tygodnie temu, że tak mniej więcej w czasie, jakby to wyglądało do tego Kerneja zadzwonił Grasz i powiedział, wiesz, już teraz możesz mówić. Jeżeli chcesz powiedzieć o tym okay. naszym wywiadzie, że ja powiedziałem, że Dick Cheney tak. miał wiedzę na ten temat, to możesz to powiedzieć. I on natychmiast to rozgłosił. I dlatego ci obaj panowie chcieli się do tego ustosunkować i wprawić w zakłopotanie Lou Elizondo. I on oczywiście Lu Elizondo świetnie z tego wybrnął. Absolutnie pokazując się jako mhm. człowiek z wywiadu ze sporą klasą i wiedzą. Jak z tego. Teg no, Dick, Dick Cheney, jak ja dobrze pamiętam, on nie żyje, prawda? Tak. Nie, nie żyje. Tak dawno zmarł, Więc co? Dick żyje jeszcze? Żyje ciągle, oczywiście. Ja sobie pomyliłem z kimś innym. Ma przepraszam. Chyba, ma chyba ósme serce już wymienione. Dobra, to pomyliłem z kimś innym. Natomiast ta jego, ta jego obecność jako sekretarz do spraw obrony w czasie, w czasie 9-11 dla mnie to jest po prostu, no nie ma nic bardziej, jak to się mówi złowrogiego niż współaranżowanie niż, niż, tego typu wiesz, spektakli tragicznych, jakim było 9 więc po prostu tych wszystkich ludzi, którzy tam, wiesz, to zaaranżowali, to nie wiem, po prostu nie mam w ogóle słów do, do tego systemu, nie wiem w ogóle jak można żyć w takim systemie, gdzie takie, takie kłamstwo, to, to, taka tragedia, takie, taka, taka inscenizacja na taką skalę z tyloma ofiarami i konsekwencjami po prostu sobie tak może funkcjonować w świecie tzw. wolnych mediów. I, i mimo, że wiem, że w Stanach Zjednoczonych, bo zawsze to gdzieś się przebija, jak popatrzę, że jest bardzo dużo ludzi, którzy absolutnie nie wierzą w oficjalną wersję wydarzeń, jeśli chodzi o 9 że po prostu, no, no jakby to powiedzieć, no tajemnica poliszynela, tak? I to sobie tak dalej pracuje jesteśmy w demo, w demokracją w wolną. Po prostu to... Ja rozumiem, bo dzisiaj oglądałem film o, wiesz, o Putinie, gdzie Inside Job. pamiętasz, to były takie ataki, mm -hmm. krwawe ataki na budynki, on wtedy kandydował na, na prezydenta chyba i by te, te budynki, czy był premierem, przepraszam, już by te budynki, gdzie wysadzono w Moskwie czy pod Moskwą, prawda, dużo ludzi zginęło, to była robota FSB i rzucono na Czeczenów, ta wojna czeczeńska się zaczęła wtedy i... Ta ostateczna rozprawa z nimi, więc wiadomo, że na wschodzie to robią, no i to jakby wiesz. A tutaj zrobili to, jak zrobili, wiesz. I taki Dick Cheney ma wiedzę, i o, wiesz, UFO, i to głęboko wiesz. i Teraz właśnie sprawdziłem nie wiem, Dick Cheney na Urodził Co? się w 1941 roku. No, ja Nadal żyje. No, Nadal żyję, no tak. przepraszam, ja się tam, ktoś tam inny odszedł z tych wierchuszki amerykańskie, tak mi się wydawało i wiesz. No. A czy w związku z tym, jak sądzisz, wiesz, bo to jest ciekawy, fantastyczny wątek? Mamy jeszcze do listopada, do wyborów w Stanach Zjednoczonych tego, tego czasu i ten posie, przesłuchanie w kongresie popularnych książki, książki, teraz Elizondo. Jest to potężna fala. Czy, czy myślisz, że ktoś z, z poważnych dziennikarzy wywoła, jakby ten temat pytając o to zarówno Harris jak i oczywiście Trumpa, co oni na to bo sytuacja jest szczególna tutaj się rozgrywają, ja to kiedyś wspomniałem w rozmowie z tobą, że uważam, że to nie byłby języczek uwagi, gdyby któryś z kandydatów po prostu odpowiedział dość jednoznacznie tak, będę prezydentem, wreszcie to wywalę na wierzch, tak, bo tam ustawy ustawami, wiesz to wszystko, wiesz o co chodzi prezydent ma potężną pozycję no i tak się tak sobie myślę fajnie by było gdyby jednak wiesz ktoś zapytał a oni odpowiedzieli jakoś sensownie. Może jeżeli dojdzie do jeszcze jednej do jeszcze jednej debaty. Powiedział, że nie, Trump powiedział że nie. Tak, ale na, na razie się na to nie zanosi, natomiast w polityce na tym poziomie wszystko się może zmienić w okamgnieniu. W ciągu jednego dnia może się zmienić kompletnie decyzja i może rzeczywiście ja, ja, do czegoś takiego dojść. Ja uważam, wiesz, że ten, znaczy wiesz co ja po prostu zauważyłem, że jeśli chodzi o środowiska pro-trampowskie i pro-prawicowe, tam jest wiele takiego, jak to się mówi, myślenia życzeniowego i zauważam to od dawna po prostu, jak rozmawiam z ludźmi, którzy w sposób zupełnie, nawet bezkrytyczny po prostu uważają, że nasz kandydat jest najlepszy, ja go popieram, w związku z tym, no, oczywiście, że Harry jest głupi. Oczywiście... wręcz religijny. Tam widna, no. Ostatnio, nie wiem, miesiąc temu, może krócej, bardzo fajna rozmowa z panem. Arturem Kalbarczykiem i też go tak pytałem troszkę o to, jak on to widzi. On jest mocnym sympatykiem Trumpa i też raczej nie widzi najmniejszych problemów w tym, że Trump to wygra. Ja uważam, że są olbrzymie problemy, żeby Trump A, to wygrał. Ja się i, zgadzam i, z tobą. Ja, proszę, ja, to ja to jest, powiem dziś, dziś przepowiem. Jesteś. Dziś przepowiem no. pani Harris wygra te wybory. No, tak no, przepowiem od właśnie. razu. Uważam, że i to bez, bez problemów wygra, wygra te wybory. Ja, 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 ja wiem, że ta propaganda antytrumpowa wyłapie wy, wy każdy, wiesz, każde jedno zdanie. On na Platformie X napisze, że nienawidzę tej znanej piosenkarki, która teraz w Polsce była, M miliony ludzi ją o, o, słuchają, oglądają, wielbiają, a on mówi, że ją nienawidzi, no bo ona postanowiła, że poprze publicznie oczywiście Harris i od razu odwala tam na, nie, nie może no na, znaczy na Platformie X, masz na Twitterze, no to teraz to list się nazywa, tak? Tyler Swift. pewnie masz. O, Tyler Swift, no przecież powinienem dobrze pamiętać, bo tu w Polsce zrobiła trzy koncerty pod rząd i ludzie by zapełnili Stadion Narodowy do, do, do końca, nie? i powiem ci, że tak, i jedyne co uważam, gdyby Trump chciał przeż... prze... jakoś prze... 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 tą szalę jakoś na swoją korzyść, to musiało coś by się zdarzyć niesamowitego, ważnego yy, w Ameryce lub na świecie, co będzie wyraźnie miało wydźwięk tej polityki, jaką prezentuje w ogóle obóz demokratów, albo po prostu odwaliłby jakiś numer właśnie z UFO, powiedziałby w sposób mocny, kategoryczny, że najwyższy czas, że to czy też to, tam to, 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 to. ale jak kiedyś zobaczyłem w jakimś programie też, je, że go tam pytają o UFO, a tak, tak gdzieś tam mi coś nie informowano, ale... I taka, taka, taka gadka, szmatka, powiem Ci szczerze, w ogóle usłyszałem go o tym UFO, wiesz, no, no to nie, 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 nie zmanitowali tego, to było może tak. 10 sekund, wiesz. no to to co Ale jest, o to on sam niechętnie terenu, o tym też mówi. No. Sam co? o tym nawet, on sam też niechętnie o tym mówi. Kiedyś był no, no, nawet no, no, wywiad ja jego pamiętam. syna, tego najstarszego, i on, ten no. jego najstarszy syn również go zapytał o UFO. I on hmm. dał, do, dał do zrozumienia coś, że wie znacznie więcej niż wie, ale nie może o tym mówić. Ponieważ miałoby to bardzo jakieś szerokie konsekwencje. To gdyby no to coś powiedział. Wiesz, przysz, nie zapominajmy, przysz. że teraz mamy właśnie tą walkę, o której cały czas staram się powiedzieć. No właśnie jest bitwa, wielka bitwa o UFO. W Ameryce się w tej chwili rozgrywa. Czyli o, po o posiadanie czegoś i do kogo to ma należeć. Dlaczego przepowiedziałem, że Harris wygra wybory? Dlatego, że mieliśmy człowieka bez twarzy przez cztery lata i do dziś nie wiemy, kto siedział na tylnym siedzeniu. I Sterował tym krajem. Do dziś nie wiemy, kto to jest, ale wiemy, że jest sprytny i potężny. W związku z czym ten ktoś sprytny i potężny nie dopuści, żeby mu zepsuł te cztery lata pracy, a wcześniej 8 lat pracy Obamy. Także ten międzyczas, tak zwany Trumpa, to był zburzeniem pewnych rozmaitych schematów, które tutaj tworzą, a żeby zmienić ten kraj, zmienić jego rolę w świecie. I między innymi UFO dla tych ludzi odgrywa pewną bardzo, bardzo ważną rolę. Do czego to doprowadzi? Wkrótce się przekonamy. Natomiast dla nich Trump reprezentuje coś, co było dobre w latach 60. Teraz to już nie jest dobre, dlatego uważam, że bez problemów przegra następne wybory. Dlatego nie miał kontrkandydata. Zauważ, to jest najważniejsza rzecz, która pokazuje, pokazuje że jego szanse są zerowe niemalże. Nikt z partii republikańskiej nie było za bardzo chętnych, żeby startować przeciwko niemu, żeby być, zebrać poparcie Partii Republikańskiej, ponieważ wiedzą, co się dzieje, wiedzą, co się święci, wiedzą, z jaką siłą się mierzą po przeciwnej stronie. A ta siła z obywateli sobie nic nie robi, ponieważ najważniejszy jest ten, kto liczy głosy. Wiesz, no, tak się nazywa ta Haley, która jako kobieta starała się jeszcze do końca walczyć, żeby być w wyborach, nie się wydaje. Ni, że... Niki Haley. Ni, Niki Haley, 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 tak, nie... Haley to jest tak, jakby to ona mogłaby być rodzoną córką Cheyneya. To jest, to, to jest kobieta, <grym> która to... chciałaby wojny światowej do kwadratu najlepiej. To jest ale, szalona kobieta. No tak, ale no była, była konkurencja, do czego zmierzam? Ja uważam, że Trump po prostu. Znaczy tak, zdziczenie i obniżenie standardów w ogóle, wiesz, sporów politycznych w świecie zachodnim, Polska też jest tego żywym przykładem, jest naprawdę bardzo daleko posunięte i dzisiaj, żeby być przywódcą jakiegoś obozu politycznego, to nie potrzeba mu do tego jakichś specjalnie, wiesz, cech, które by charakteryzowały wiesz, porządnego człowieka, tak? To nie o to chodzi, że masz być porządnym człowiekiem, bo ani Biden nim nie był, znamy tę historię i z jego synem i, i też Trump ma swoją przeszłość, łącznie z zarzutami, które sam, wiesz, nie bazę się, nie, nie są wydmuchane I, I to wcale nie jest najważniejsze. W Stanach Zjednoczonych nieważne, czy ktoś łamie prawo, czy też nie łamie. nie Nieważne, czy ktoś tam te obyczaje w ten, czy inny sposób, liczy się po prostu, czy jesteś przywódcą, czy wyrażasz emocje te, które ja mam w sobie i to, ta zdolność do wyrażania emocji po prostu zwyciężyła jeśli chodzi o oboz republikanów ja zauważyłem, że generalnie jak się temu przyglądam to zastanawiam się na ile środowiska prawicowe generalnie, czy jak na Polskę patrzę, to wydaje mi się, że, że tu większe emocje są, znaczy większe, bardziej emocjonalni są ludzie którzy, wiesz, występują w roli powiedzmy takiego prawicowego myślenia, czy postawy, nawet tych patriotycznych, a, a bardziej wyrachowani i bardziej z umysłu, i przez to mniej emocjonalnie, ale statystycznie rozumiesz, bardziej wyrachowani są ci drudzy. I to jest. I to jest. To, to, i, to, i, ci, ci, ci drudzy tu masz tak zwanych demokratów, tak? Oni starają się być bardziej a, on, i tak dalej, prawda? Bardziej tak zwani, poprawnie politycznie, ale są po prostu wewnątrz niezwykle zepsuci, niezwykle perfidni, po prostu sprytni, do bólu sprytni, do bólu sprytni. Wykorzystują ci za zimno wszystko, po prostu, bo, bo umieją to w głowie i potrafią emocje, a po tej drugiej stronie ta inteligencja jest bardziej, znaczy wiesz, oni są bardziej emocjonalni, oni po prostu, widząc tą całą krzywdę i ten cały spryt i tą całą grę umysłu, która po, po, po tej stronie, nazwijmy to to no, lewej, tak zwanej, jest bardzo mocno już postawiona. Oni po prostu z natury rzeczy, no, nie, nie, no, widzą, widzą tą krzywdę. Tak jak my, wiesz, my się też nerwujemy, bo widzimy cały ten, ten przewał, widzimy ten przewał, gdzie, gdzie się nie spojrzysz tam są, prze, tam są przewały i widzisz, jak to jest inteligentnie zbudowane, widzisz, że ludzie tego nie widzą, bo są inteligentnie oszukiwani i się burzysz. No tak jak ja teraz te emocje wyrażam, wiesz, to no, też się nie mogę powstrzymać, tak? Tak, ja z tego śmieję trochę. I to, jest jeżeli... to, I to jest też charakterystyczne w tej kampanii wyborczej, wydaje mi się. No, no więc, wie, więc wiesz, to, y, taką rzecz, o której w Polsce na przykład się nie mówi na temat republikanów, oprócz tego, że są paskudni i źli, to republikanie niemalże jednym głosem mówią o tym, że jeżeli by oni przejęli Biały Dom i władzę w tym kraju, to pierwszą rzecz, jaką należy robić, to należy zbudować przestrzeń życiową dla Izraela. Natychmiast pójść na wojnę. Oni krzyczą, ich chcą wojny. Dlatego Nikki Haley przegrała, nie miała szans, żeby móc konkurować z Trumpem, ponieważ jedyne o czym mówiła, to mówiła wojna, wojna, wojna. Musimy się bić, musimy walczyć, musimy wprowadzać demokrację na świecie na siłę. Czy się to komuś podoba, czy nie. Ludzie w Ameryce tego nie chcą, natomiast polityka jest inna. Jak wiesz, polityka oparta jest oprócz władzy, są jeszcze pieniądze i wpływy, więc... Siłą rzeczy, ci ludzie to reprezentują, dlatego ja nie pójdę na żadne wybory, będę obserwatorem tej całej historii, bo się nie zgadzam ani z jedną, ani z drugą stroną. Natomiast w o, przeciwieństwie do innych ludzi, uważam, że ja już wiem, kto wygrał te wybory, ponieważ jest to pewna logika i konsekwencja działania. Jeżeli kogoś o tak pustej głowie, jak ta pani, wylansowano do rangi Zbawiciela Ameryki, i, i, i media, między innymi w Polsce, okrzyknęły ją zwycięzcą tej debaty, to w takim razie teren już jest przygotowany. Że zacytuję I tutaj, klasy, klasyka jest, nie ja, powie, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Widzisz, jak ja delikatnie też zamarkowałem swoje wątpliwości, czy Trump może wygrać, bo wiesz, w środowiskach naszych bardziej jest to podtrampowskie nastawienie, ale zgadzam się z swoimi ocenami i na dzień dzisiejszy absolutnie przegrywa. Natomiast no zawsze ta sytuacja w grze politycznej i w ogóle w światowych układach jest nie do końca pewna i, i gdyby odwalił ten numer z ufo, ale po tym, co go słyszałem na tych małych nagraniach, po tym jak ty też mówisz, słuchaj, no nigdzie nie widzę, żeby on się gdzieś wychylił w tą, tą stronę, chociaż za jego kadencji zauważ, ten, znaczy nie Podesta, to był ten, ten UFO i ten to był szefem Koronatorem służb specjalnych, on był takim jakby proufologiczny, no miał tam trochę ludzi za UFO, koniec końców za jego kadencji powstały te rozwiązania, wiesz, prawne, które potem podpisywał już, już, już następny tak, prezydent oczywiście o? no i założył siły kosmiczne, które no było, tak, ale były to jest drugim elementem, ale było elementem sprawdzającym tej układanki, mhm. że nie tylko NASA opanowana wiadomo przez demokratów, bo, ale dróg, czy, czy Air Force, które pracuje tylko i wyłącznie dla siebie, czy Navy, które prowadzi swoją własną politykę, stworzył siły kosmiczne, które mogły dokonywać pewnych obserwacji tego co dzieje się w kosmosie na własną rękę bez używania tego tamtych instytucji. Także to była też taka wartość dodana, ponieważ jeżeli wszyscy mówią zgodnie, to można powiedzieć, że może mają rację. A tutaj różnie to może być. Także te siły kosmiczne były, były, były czymś interesującym i ciekawym, szczególnie ze względu na ufologię, ponieważ ich ten temat dotyczył szczególnie. Więc najczęściej te obiekty przelatują z kosmosu. Zastanawiam się ze względu na światopogląd, taki po tym zamachu na niego, gdzie wyraźnie w tym wywiadzie znanym na świecie, tam, gdzie go zapytano, czy wiesz, czy to Bóg go uratował. On powiedział, że tak, Bóg go uratował w tym momencie. tak. Ta, jeżeli on jest autentycznie przywiązany do takiej doktrynalnej wizji, wierzy Boga, wyrastającej z takiej chrześcijańskiej tradycji. No to, no to by, według mnie dla niego to też by, to jest duży problem w ogóle dla tych ludzi, żeby to jakoś oswoić, zaakceptować, bo ta doktryna y, kościelna generalnie, czy tam chrześcijańska, no niezbyt y, dobrze jest ustawiona do tego problemu, wiesz. Y, rozmawialiśmy kiedyś o tym. Tak. Powinniśmy do tego wrócić za jakiś czas, co. No jasne, jasne. My, takim razie w, w ramach filmików to może jeszcze filmik pokażę. To masz jeszcze, tak. To zaobserwowano w Chinach. A widzisz, no dobrze, super, że coś tam wreszcie z tych Chin, które są w tak naprawdę. coś zaobserwowano i postanowiono zaraz po, spróbuję poszerzyć. Tam dużo tego jest, tylko mało kto obserwuje ten rynek chiński na wielką skalę, jest zbyt duży przykład, chociaż jest cenzura, no ale. Właśnie. I to, to leciało w chińskiej telewizji. O kurczę. Nie no wiem, czy nie tu źle. głos słychać, pewnie głosu nie słychać, ale ja Nie i tak... słychać, ale wyraziście jest widać, super. Tak, coś lata i to pokazywano w chińskiej telewizji. Ale takiego... to też jest takie małe otwarcie. Tianjin, China. Także w momencie, przesunę jeszcze, żeby było widać te napisy. Także mamy tutaj dziwaczne obiekty z różnych kamer, z różnych ujęć, bo dziś tereny są naszpikowane kamerami. Także coś takiego latało, coś co przypomina, może troszeczkę dron. Coś, co przypomina... Nie, no to wiadomo, że to on tak nie świeci. Chińczycy by sobie nie pozwolili no, na byłoby to. Jest to olbrzymie. Oczywiście armia nie, nie, nie... chińska nie wypowiedziała się na ten temat. Kolejne. Tu znów. Zobacz, tutaj stoją dosłownie punkty świetlne, jasne. Mhm. Stoją i się okręcają. Tak. Także no, coś, 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 coś dziwnego. No. to było w jednym czasie, w jednym momencie nad jednym miastem. Wszystko to jest jedno i to samo zjawisko z różnych punktów widzenia z różnych punktów miasta Tianjin zaobserwowane. Także bardzo interesujące tu jest Bardzo interesujące. Ja dostałem takie zdjęcia. Tu z... jest jeszcze obserwacja właśnie z samolotu, bo to jest cały to czas za, to jeden film. To jest to składanka tych wszystkich filmików, które były nie. na temat tego, co tam się dzieje. Tianjin i tu jest gdzieś coś zobaczył ktoś dostrzegł nad lotniskiem. Tu w tej chwili tu mówi chiński coś speaker, więc na początkowo nie ma to żadnego związku z UFO, a teraz tu mamy coś, co zaczyna tam gdzieś migać. Także gdzieś w tle miga jakiś obiekt, ktoś go próbuje przybliżyć, żeby mu się lepiej przyjrzeć. Jest to coś, co jest niezidentyfikowane, nie wiadomo co to jest, co to za obiekt. Czy to jest dron wojskowy, czy to jest pojazd wojskowy, jakiś samolot wojskowy, helikopter, czy coś w tym rodzaju. Wojsko wyparło się, jakoby to był jakikolwiek sprzęt wojskowy. Wiesz co, to, jest, to pytanie może rozwiniemy w następnym odcinku, bo kiedy zresztą, pamiętasz, zadałem tak retorycznie w tej rozmowie to pytanie, że jeżeli dojdzie do tak, na taką skalę do kolejnych tych aktów Ujawnień tego przesłuchania w kongresie. Kolejnego. Może się o szerokim ochem, echem obejdzie po świecie, daj Boże, zdrowie. O, kolejne jeszcze będzie hmm. fajne. Tak, tak. Dlatego to wow. tak leci sobie jeszcze. Coś I sobie tak. jeszcze chyba się kręci, prawda, jak zawsze. ten To, to ja. Znaczy, moja taka twarda. Te... O kurczę, ale wyskoczy. Wow! Następne. No, Coś dziwnego tam było rzeczywiście. Jest tego jest trochę. A na... zbierać całą składankę, zrobili. Tak, A jeszcze tak. raz. Że coś tam jest. Kurcze. U nas miesiąc temu nad Warszawą było ufo. Rozmawiałem z człowiekiem, który no, jest ojcem świadka i autora zdjęć. Niestety jest w rejsie półrocznym i czeka, aż wróci. Bo zdjęcia są dosyć ciekawe, bo zrobione w dzień, widać połyskujący, wiesz, obiekt, taki, taki troszeczkę jakby, no. Kulowaty. No ale bez rozmowy ze świadkiem, który jest gdzieś tam w rejsie, do, nie wiem, do drugi kontynent. To nie ma co nawet się nad tymi zdjęciami pochylać, bo bez ludzi, którzy robią zdjęcia. Dzisiaj analiza jakichś tam innych zdjęć jest bardzo problematyczna, ale to fajnie wygląda, jak telewizor to wziął, duży chiński, to znaczy po prostu, że to już jest coś poważnego. I pytanie moje retoryczne, słuchaj, może na tydzień, za tydzień, czy uważasz, kiedy Amerykanie tak się wysforowali już do przodu, jeśli chodzi o dysklorze, a jeszcze zrobią to daj Boże zdrowie, to czy będzie reakcja na przykład Chin, Indii, ale Chin, ale Rosji, w tej sprawie, czy, czy też będą odstawać, bo w ten sposób Amerykanie wiesz, stają się znowu, stają, znaczy jeżeli będzie odstawać Chiny czy Rosja, będą odstawać po prostu, jeśli chodzi o jakiekolwiek oficjalne enuncjacje w tej kwestii, a wiedzą bardzo dużo po swojemu, to kurka wodna będą trochę tracić, wiesz, no to cały świat ludzi kapi się na Amerykę. Czy no nie to sądzisz, za... że Chińczycy to... będą chcieli się jakoś tak, wiesz, podciągnąć po prostu z tematem? myślę, że tutaj myślę, że, że jeżeli Chińczycy nie zareagują, to wcale nie będzie oznaczało, że Amerykanie prowadzą z tego powodu, że geopolitycznie, jak wiesz, sytuacja jest napięta, ponieważ te wojenki proksy, które się teraz toczą, czy na Ukrainie, czy na Bliskim Wschodzie, tak naprawdę to są wojny pomiędzy światem zachodnim a tak, tak. organizacją BRICS generalnie. Brix, tak. Więc w tym momencie ma to ze sobą absolutne powiązanie. I czy, się, czy Chińczycy będą chcieli to kontynuować ze swojej strony, czy nie? To będzie zależało od tego, czy to w jaki sposób mieści się w ich polityce i polityce BRICS. Czy to im daje jakiś plus? Jeżeli nie, no to Amerykanie zostaną z tym samotni. Jak widzę, Europa Zachodnia się nie kwapi do tematu UFO, bo no, ten temat UFO ciągle jeszcze jest bardzo ogórkowy i bardzo zabawowy. Rozrywkowy. Wiesz, W programach ciągle do nich nawiązuję, ale to jest też fajny materiał empiryczny do analizy. W tych programach, które ciągle omawiam, naprawdę bardzo często występuje Nick Pop. I to powiem Ci nie tylko w programach takich bieżąco. Przepraszam, muszę, muszę to dodać. Nie zapominajmy, że Nick Pop pracował w Ministerstwie Wojny. Tym tak, nie, nie, no ja więc, to doskonale wiem. Jest ja znów Aha, człowiekiem, w tym sensie, człowiekiem, człowiekiem ze służb, więc no. Biorąc pod uwagę, że tak. Brytyjczycy i Amerykanie to wiadomo, wielki sojusz. No też myślę, że oficjalnie tego się nie mówi, nigdzie nie jest emocjonowany, że on, on tylko, że prac był pracownikiem cywilnym Ministerstwa narodowego, on sam o tym się też mówi, chwali się tym, ale często występuje. Ale też co ciekawe, muszę to jakby już. To to, że wystąpił też w programie, mnie zaskoczyło na temat starożytnych kosmici, jakaś tam kolejna edycja, tak? I widzę jego też, rozumiesz, i jakiś jego, nazwijmy to, rodzaj wypowiedzi o star interpretacji starożytnych artefaktów, wiesz i tak dalej, tak? Więc wypowiedział się po naszemu, jak najbardziej, a propos starożytnych czasów, i fajnie, tylko no, dobra, no. No, ale dodam no. też, że, że no, na tym festiwalu, o którym dzisiaj mówiłem, gdzie była tak? pani ta Gram on również tam był. Gdzie, Aha. By, gdzie byli ci Czyli jest tej chusty, rodzinie, no, jest tej tam, rodziny, gdzie byli służby, rodzinie, wojsko, to tak. oni tam się doskonale rozumieją. To tam jest... też go zaproszono, a on chętnie jeździ. I wtedy, kiedy ja opowiadałem o tej historii, gdzie po raz pierwszy widziałem grasza w Filadelfii, on również był na tym, na tym zlocie Mufonu. I również miał tam a. swój własny przekaz. No. Natomiast jak już tak dzielimy się takimi różnymi, wiesz, też świeże, co, bo kto wie, czy nie dzisiaj, ale ktoś kurczę mi dzwonił, ja tu oglądam, a tutaj ktoś musiałem odpowiedzieć. W, w, w kolejnym odcinku starożytnych kosmitów, lub coś w tym stylu, dobra, wzięli się za, za, za kręgi zbożowe, wiesz, i oczywiście zaczęli tam ten Chilbolton i to, i tam, to i tak, tak ładują, i tu biorą też wszystkie autorytety, tak się każdy, achy, ochy, że tu kosmiczne znaki, że tu tego. Wiesz, cała ta narracja. Się... I nie ma ani, wiesz, znaczy powinno być przynajmniej jakieś mocne pokazy, no tak, ale mamy do czynienia z cropmakersami. Te przepiękne y, znaki zbożu, które są pokazywane w tych filmach, i znam je z historii oczywiście ufologii, y, w wielu przypadkach, kto wie, czy nie większości, robione są przez ludzi, co jest też gdzieś tam udokumentowane. I myślę sobie, kurczę, no popatrz, y, w jaki sposób tutaj to wszystko się tak jakoś dziwnie zakleszcza, gdzie ta prawda z nieprawdą wiesz mity, rozumiesz i ci ludzie z nazwiskami, z taką naprawdę już, jakby to powiedzieć, ugruntowaną pozycją, którzy w życiu nie przypominają sobie, że ktokolwiek z nich w ogóle kimkolwiek piktogramie w życiu był, wiesz, bo to o to chodzi, wiesz, oni już mają zdanie, tu kosmiczne tak. znaki, albo gdzieś tam daleka ktoś sondę wysłał, ta sonda rysuje nam tu w, w zbożu te znaki, dają nam znać, tutaj binarny układ, wiesz, no i takie dywagacje na poważnie, wiesz, a to takie śmie się to wygląda z tymi, wiesz, znakami, jak oni tu latają po prostu pod nosem, a tam gdzieś jakieś znaki, jakieś kody, rozumiesz, przez znaki zbożu, to trochę wiesz o co chodzi. Cropmakersi w mojej ocenie są w dużym stopniu odpowiedzialni za to, co nie znaczy, że za tym nie stoi jakiś rodzaj inteligencji, też wiesz, te kule światła, te plazmoidy, pamiętasz, jakbyś na forum tak, albo, sienicy, jak... albo technologia, no. albo technologia. Albo technologia, tak, i myśmy sobie to zaczęli tutaj pokazywać, że nawet to, ta plazma może robić takie rzeczy, albo absolutnie, ludzie mogą robić takie rzeczy. Absolutnie tak. Mhm. Zwłaszcza, że tam w, w tym Wiltshire, gdzie najwięcej jest... Wiltshire, tej... Tak, Wiltshire, no. tak? Tak, gdzie jest najwięcej tych kręgów zbożowych tak. i to jest naszpikowane bazami wojskowymi, jest mnóstwo tych baz wojskowych, więc jest możliwe, ewentualnie, ja tak myślę, że jest możliwe, że ktoś posiada technologię, a żeby móc czegoś coś takiego dokonywać i to, co my oglądamy, jest to nic innego jak trening właśnie, Kogoś, no, to to jest jedna wersja. Typu. To jest jedna wersja. Mamy takiego kolegę, może tylko powiem jego imię, bo wiesz, może by sobie nie życzył, który spędził w wylatowie. Młody chłopak wtedy był, trochę tak, lat było tak jak imię, tylko że jest dużo młodszość ode mnie, który po prostu y, przyjeżdżał co roku do Wylatowa na te badania. Bardzo trochę się pasjonował. Potem zebrał od nas wszystkie możliwe materiały, jakie, jakie są i co najważniejsze, mówi, że jeździł po całej Europie, głównie po Anglii, mieszkał generalnie gdzieś tam, Irlandia, Anglia, pracował tam po prostu i mówi, że zadał sobie dużo trudu, żeby. Do środowiska makersów, żeby po prostu rozpoznać to. I mówi, on już w ogóle radykalnie mówi, wiesz, słowo, i mówię, wszystkie te kręgi zbożowe, mówi do mnie, są robione przez ludzi. On już nie ma żadnych wątpliwości, że wszy... jesteś pewny, że przecież nie byłeś wszędzie, to jest niemożliwe. No nie, był przekonany, że wszystkie. I powiem ci, że ja tutaj pod tym względem, wiesz, mnie interesuje prawda, więc gdyby tak miało być, że robi to ludzie, to trzeba być tak, robi to ludzie, a nie na przykład co innego. I, i tu musimy być bardzo ostrożni w tych analizach tych, wiesz, tych piktogramów, bo ten, ja ufam, znaczy mój kolega na pewno zrobił porządne badania i na pewno jego cechą nie jest to, żeby kłamać, nie, żeby po prostu ma takie przekonanie. Może trochę się za bardzo, wiesz o co, chodzi, czasami jak złapiesz coś, że o ludzie, ludzie, ludzie to już wszystko ludzie, nie, a czasami no ale, a ta prawda. To, czy to opisał gdzieś swoje badania, czy opisał je tak? Nie, 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 to jest badania. absolutnie najważniejsza metodologia. Jakie metody używa? Wiesz, co, metody tylko, są takie, że... Czy on tylko rozmawiał z kolesiami cropmakerami? Wiesz co, czy... rozmawiał, ale pamiętam, że no tak, ale to, to, że coś rozmawiał, rozmawiał, rozmawiał. Pamiętam do bazy w Latowie przyjechał człowiek, to była już ta, może piąty, szósty rok, który był z, nie z Niemiec, był i tam zaczęły się rozmowy o tych kręgach. Przyjechał zobaczyć, on się przyznał, że on właśnie z hobbykarsem, że on uczestniczył w robieniu różnych kręgów zbożowych, i tu przyjechał do nas, sprawdzić po prostu, jak to jest, kto to robi, jak to jest robione, wiesz, bo mu to nie pasowało, bo oni tam robili, a tutaj niby my o, robią to kosmici czy jakieś tam plazmoidy, nie? Więc sprawa jest taka bardzo kontrowersyjna i byłbym ostrożny, natomiast zawsze przy tych sprawach z kręgami zbożowymi, ktokolwiek je robił, pojawiał się plazmoid. No I więc, myśmy je no widzieli, to, myśmy je no filmowali. Więc to, to, jest to jest w ogóle paradoks, że plazmoidy mogły wpływać na ludzi jako pewna skondensowana energia, żeby na przykład sprowokować ich do robienia, wiesz, kręgów złożonych, co dla kogoś, kto ma schematy w głowie jest trudne, a my mówimy, słuchaj, mamy takie fakty, takie, no nie mam ostatecznego zdania, ale wiesz, widzę, że nie jest to takie jednoznaczne. A no więc właśnie, na dodatek, na dodatek na nasze naukowe instrumenty pokazują nam, nam, że w niektórych kręgach jest podwyższone promieniowanie że są zmiany w polu elektromagnetycznym wewnątrz i poza kręgiem, z czegoś to wynika. Więc Wiesz, taki, z deseczką, tak nie... taki z deseczką musiałby bardzo dużo fasoli zjeść, żeby takie promieniowanie. Powiem dostali. Ci, że kiedy żeśmy robili pod kontrolą robione były kręgi zbożowe przez ludzi od nas, ale to były takie kontrolowane i jawne, to znaczy nie, 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 nie udawaliśmy przed ludźmi, tak? Tylko eksperymentowaliśmy, jak to jest. To było też taka sytuacja, że radiesteci zauważali po prostu wychylenie się, wiesz, tych różdżek bo masz jest energia kształtu, i nieważne, czy ten kształt po prostu wyrysował wiesz, ten. człowiek no... czy tak, cokolwiek. No, czy tak, ja kokolwiek. ostatnio robiłem eksperymenty w mieszkaniu, wiesz, bo każdy z nas, prawie każdy z nas, jak weźmie hiszpańską różdżkę, mam tutaj, już nie będę odchodził, hiszpańską różdżkę, to jest w stanie wyłapywać zarówno cieki wodne, jak i pewne takie energetyczne zaburzenia wynikające z różnych cięć i tak dalej. Ja wykryłem po prostu tam, gdzie mieszkamy w sobotce, że żyła wodna, tutaj, tutaj akurat, przy tych nie. I taki eksperyment poprosiłem się, żeby y, włożyła taki przedmiot, który ma charakter, powiedzmy, taki neutralizujący ciek wodny, ale w taki sposób, żeby po prostu y, ja nie będę widział, że na wkładach. Ja wejdę, to schowasz coś pod łóżko i będziemy wiedzieć, czy ja ci powiem, że jest, czy też nie ma. I bezbłędnie powiedziałem, jest, nie ma, jest, nie ma. No, no kurczę, masz rację. Y, krótko mówiąc, y, y, jeżeli ktoś zrobi krąg zbożowy. Nawet ręcznie, to na przykład byłby by wyłapałby na przykład pewne zmiany, wiesz? Tak jak kładę przedmiot, który zneutralizuje żyłę wodną. Ale ja tylko jestem zwykłym amatorem, który tak się bawi, natomiast zawodowcy robią to, wiesz, o co chodzi. Tak, oczywiście. Więc to, to, jest, to jest dyskusyjne. Bardzo się że. Zdecydowanie docieramy do pewnego rodzaju wiedzy, o którym o fizyce się tej klasycznej nie śniło. I tu masz absolutnie rację, że nawet kształt jest w stanie wyzwolić pewną energię. Wyzwolić, skoncentrować promieniowanie i nieoczekiwanie. Tak. Coś, co wytworzy człowiek, jest w stanie dać pewien odczyt, który nie wiemy skąd, skąd się w ogóle on wziął i w jaki sposób to się wszystko wydarzyło. Tak. Ciągle poznajemy ten świat. Mhm. Słuchaj, no to nie wiem, czy dzisiaj damy już naszym widzom odpocząć, czy jeszcze to coś masz na koniec. No tak, dzisiaj strasznie postraszyliśmy tam, od powodzi się zaczęło, same podane tak. te tematy. I, dzikcej, I że ludzie tacy, wojny, że wada zawsze pory każdego. Straszne, straszne rzeczy by dzisiaj były, także może następną będzie tak jakoś spokojniej, będzie więcej, więcej. I, ale łąkich, mamy uśmiech na twarz tak błękitnego nieba i więc masz tak, chciał tego chyba najbardziej pragnie żeby w tych takich czasach bardzo ciekawych jakich żyjemy troszeczkę można było od czasu do czasu trosze, troszeczkę odsapnąć i to tak. się i, I dzisiaj też potrafiliśmy na koniec się uśmiechnąć, nie tylko na koniec potrafimy żartować i, i to jest ważne. I UFO i nie tylko ufo. Dzisiaj jest Chris McKinia, Polaraxa, cały czas nadajesz, muszę się przerzucić na tę tak, książkę, i masz, masz gotowca, bo tłumaczysz, na jak trzeba, więc wróciłem z tej Irlandii troszeczkę teraz przy mamie siedzę, więc dzisiaj wieczorem spróbuję już postudiować materia, które przygotowałem. Zachęcam wszystkich właśnie do, do oglądania e, tego wszystkiego i e, dziękuję Chris Tobie i, i naszym widzom, tak, i do zobaczenia. Do zobaczenia. Również dziękuję, dziękuję za bardzo. spotkanie. Cześć. Cześć.